Dzisiaj zrobimy zasadniczo jeden temat, on jest rozczłonowany na trzy części, ale jako tak stale, żebyśmy dzisiaj mogli jedną bryłę wypowiedzieć. Ale najpierw ja bym chciał Was poprosić, żebyście sobie zapisali. Nie wiem, czy ktoś Was zapisał wczoraj, czy nie zapisał. Ja bym prosił Was, żebyście ten okres czasu, kiedy do początku grudnia, bo żebyście tak sobie zorganizowali, żebyście mogli przeczytać dwie książki. Być może ktoś Was czytał te książki, być może nie. Jeżeli ktoś Was nie czytał tych książek, to chciałbym, żebyście sobie te książki nabyli. Jedna z nich jest bardzo łatwa do nabycia, druga może być trudniejsza. Natomiast jest taka sytuacja z tą książką, że jeżeli ona nie będzie do nabycia, to ja już ją znalazłem, gdzie ją ktoś czyta w internecie. A książka się nazywa Łaska moc ku przemianie. Napisał ją James Richards. I chciałbym, Was poproszę, bo to jest karta książka, tak. Ja Wam w ogóle podawał pewne takie rzeczy. Jim Richards. Łaska, moc ku przemianie. Bardzo proszę, żebyście tą książkę sobie nabyli, bo ona może kilka złotych kosztować na Allegro, albo wejdziecie sobie na YouTube. I na YouTubie jeden człowiek czyta tą książkę. Po prostu, nie można słuchać. Bo facet po prostu zrobił naprawdę dużą robotę, chciał książkę, którą ją czytać. Ja sobie uważam, że to są fajne rzeczy, ponieważ książek brakuje. Więc chciałbym, żebyście tą książkę czytali, przestudiowali. Jest to najlepsza pozycja, jaką kiedykolwiek w życiu czytałem na temat łaski. Nie czytałem lepszej pozycji na temat łaski. Nie. Czytałem dużo książek na temat łaski. Natomiast to, co jest to napisane, Jim Richards, jest to człowiek, który prowadził duży kościół religijny. I kiedy on zaczął szukać Boga, a poszedł coraz głębiej w Ducha Świętego, to Duch Święty mu powiedział: uwolnij ludzi. A on powiedział: Panie, od kogo mam uwolnić ludzi? A Bóg powiedział: od Ciebie. I on mówi: jak mam to zrobić, Panie? I Duch Święty powiedział do niego: ty zmienisz system nauczania. I on miał już duży sukces, ten człowiek wtedy. I on zmienił system nauczania w kościele i odeszła mu połowa kościoła. I on płakał i mówi: Boże, czemu odeszli ludzie? Czemu tyle ludzi odchodziło? A i Duch Święty do niego powiedział: bo ich uwolniłeś. Do tej pory żyli w stanie zastraszenia, więc siedzieli w Twoim kościele. Straszyłeś ich prawem i konsekwencjami prawa, więc siedzieli, bo się bali. Kiedy uwolniłeś tych ludzi przez swoje nauczania, to oni odeszli, bo doszli do wniosku, że nie muszą tu siedzieć. Rozumiecie? Przeczytajcie tą książkę. Jim Richards. Jeżeli chcemy tego człowieka ściągnąć do Polski, próbujemy skontaktować, już skontaktowaliśmy się kilka miesięcy, tam walczyli nasi ludzie, żeby się skontaktować z jego biurem. Ale on nie robi takich rzeczy, on nie jeździ. Ale ja wierzę, że my go tu ściągnę. Możliwe. To jest bardzo ciekawa postać. To jest postać tego rodzaju, że jak z nim przeprowadzono wywiad, przeprowadził z nim wywiad ten gość, on taki, jak on się nazywa, Szydem w ogóle. Sidrot. Z nim przeprowadził wywiad i mówi: Jim, jak to jest możliwe, że w Twojej służbie jest więcej znaków, cudów i systemów, jakby i stałych uwolnień, niż w wielu służbach, które są w takim rankingu międzynarodowym i są bardzo, bardzo wyeksponowane. I wiecie, on jest w ogóle lekarzem, ten człowiek. Prawdopodobnie jest psychiatrą, nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie jest psychiatrą, ale nawet mam praktykę psychologiczną. I on po prostu, wiecie co robi? Mówi prawdę, niepopularną rzecz. I za pomocą tej prawdy, tak, na przestrzeni wielu lat jego służba, tak, ma ogromną
efektywność. Nie efektowność. To jest wielka różnica między efektownością a efektywnością. Rozumiecie? Mi zależy osobiście w życiu na efektywności. To na tym mi zależy. Napisał tą książkę i proszę przeczytać. Drugą książkę, którą chciałbym, żebyście przeczytali, to jest Duch, Dusza, Ciało Andrew Womacka. I tą książkę kupicie bez żadnego problemu. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie czytał tej książki, napoczcie ją i przeczytajcie tą książkę. To jest książka, którą sam Andrew Womack, jak określa, objawienie, to które jest w tej książce, wyprowadziło z niewoli więcej ludzi niż cała reszta jego służby. Słuchajcie, Andrew Womack to jasno stwierdził. To jedno objawienie. To jedno objawienie. Pracuje z taką siłą. Nie? Ja dzisiaj w ogóle będę mówił na temat ducha, duszy i ciała, całe nasze spotkanie. Na temat duchach myślowych, jak to ma, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast te dwie książki bardzo proszę, żebyście przeczytali. Jest niewielu obecnie naprawdę ludzi, których warto słuchać. Ale Jim Richards i Andrew Womack są ludzi, których warto słuchać i warto czytać to, co ci ludzie. Chciałbym też, żebyście przestudiowali moje głoszenia. Po pierwsze, podstawy chrześcijańskiej nauki, to jest 5 głoszeń, to są fundamentalne rzeczy. Po drugie, z łaski przez wiary, po trzecie, list do Rzymian. To jest wszystko w internecie i możecie sobie to zdjąć. Albo z mojego YouTube'a, albo po prostu wejdźcie na kościółmocy.pl i tam sobie te rzeczy odnajdziecie. I trzecia rzecz, chciałbym. I teraz apeluję do tych z Was, którym naprawdę zależy na tym, żeby sięgnąć w głębie Słowa Bożego, żebyście nabyli Biblię Gdańską w systemie stronnym. Kupcie to. Kto jeszcze tego z Was nie ma? Biblia Gdańska w systemie stronnym. Wydają to w Polsce najtaniej Świadkowie Jehowy. U Was w Krakowie. Na straży się nazywa. Tutaj jest wydawnictwo takie w Krakowie. To są Świadkowie Jehowy. I oni to wydają najtaniej. Biblia Gdańska w systemie Stronga. U nich najtaniej to można kupić. Są też inne wydawnictwa, ale oni zrobili taki przedruk, który naprawdę jest najtańszy, bo Nowy Testament można kupić za 100 zł, a to jest taka książka, taka gruba i większa niż ten zeszyt. Ja od kilku lat między innymi pracuję tylko na tym. Był człowiek, który się nazywał Strong, i ów człowiek zrobił coś takiego, czego nie zrobił do tej pory nikt inny w takim wymiarze. Otóż on przetłumaczył Biblię Stary i Nowy Testament w taki sposób, że każde słowo, które tam jest zawarte, przetłumaczył na wszystkie możliwe sposoby. I jest coś takiego, że przy każdym słowie jest numerek. Tych numerów są tysiące. I tylko i wyłącznie z Duchem Świętym ty sobie czytasz Biblię. Bo masz na przykład słowo, które się jakoś tam pisze po grecku i wszystkie możliwe znaczenia tego słowa. Czasami to jest tyle. I teraz, które tam pasuje i jak to ma dalej wyglądać, zależy od Twojej inspiracji. Na tym się pracuje, tego się nie czyta. Na tym się pracuje. Ja Was zachęcam do pracy z Pismem Świętym. Zobaczycie w ogóle, to jest inna bajka. Nie przeczytanie sobie czegoś, prawda, i wyciągniecie z tego jakiegoś wniosek. To nie tak działa. Rozumiecie? Dokopuje się ten, kto kopie. Rozumiecie? Ten, kto kopie. Musisz być jak koparka, a nie jak kopiarka. Musisz jak kopiarka, że ciebie to po prostu będziesz tylko i wyłącznie przedrukowywał te rzeczy, które ktoś wcześniej według swojego zrozumienia nam podał. To takie rzeczy. I to są rzeczy, które na te 2 miesiące, taka praca dla Was. Żebyście taką pracę sobie robili. Wiecie dlaczego? Dlaczego ja Was zachęcam w ogóle? Do tego, żeby pracować na słowie. My pracujemy na tym. Na nauczaniach się pracuje. To nie jest tak, że Ty przychodzisz, ktoś Ci tam wygłosi jakieś kazanie, które nie ma nic wspólnego z tym, które było 2 miesiące temu. My w ogóle tak nie robimy. Na przykład, od kiedy założyliśmy Kościół w Warszawie, to nasze głoszenia są synchronizowane. Jakbyś wziął teraz przez te ostatnie 3 lata nasze na przykład głoszenia z Kościoła Mocy, tak? To ty zobaczysz, że to jest ciąg myślowy. Ciąg myślowy. Tam nie ma, żeby od czapy ktoś przy coś powiedział. Rozumiecie? Ciąg myślowy.
związku z tym też jest odpowiedni rozwój, tak? To zawsze się, wiesz, ludzie potrafią na jakimś momencie się zatrzymać, zaczynają siedzieć na tym, dłubać, robią przełom i będą dalej, tak? To tak wygląda. Jedną z cech Boga jest to, że Bóg jest stały. Znacie taką cechę Boga? Bóg jest stały. To jest ciężkie do zrozumienia w atmosferze ziemskiej. Wiecie, bo my mamy ulotne wszystko, nam lata wszystko. Wszystko nam drży. Cała głowinka nam drży bez przerwy. Coś się dzieje, drży nam coś. Tak, a Bóg jest stały. Wyobraź sobie, że Bóg nie drży. Nic mu w głowie nie drży. Nie lata mu po prostu, wiesz, rój pszczół tam w środku, tak jak ludziom lata. Nic mu nie przeczy, u mnie on w ogóle, wiesz, jak A, to B, to C, to D. Rozumiesz? Taki Bóg jest. Dlatego ja wierzę do tego Boga. Takiego Boga znam. Ja się czuję bezpiecznie, znając tego Boga. Kochani, zaczniemy od... zaczniemy nasz temat. Trójjedyność człowieka. Ja przytoczę tutaj na razie jeden fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Żebyśmy widzieli, z czym mamy do czynienia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Werset 23-24. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Duch, dusza, ciało człowieka. Człowiek jest trójjedyny. Dlaczego człowiek jest trójjedyny? Kto stworzył człowieka? Bóg. Jaki Bóg stworzył człowieka? Trójjedyny. Na czyj obraz Bóg stworzył człowieka? Na swój. Tak? Trójjedyny Bóg stwarza trójjedynego człowieka. To jest dokładnie to samo. Ja tutaj ostatnio dzieliłem się z Wojtkiem takim spostrzeżeniem, że tam słowo użyte na to, że Bóg na swój obraz stworzył człowieka, słowo obraz, to jest do dzisiaj używane w hebrajskim, do dzisiejszego czasu, bo to jest starożytne słowo, w fotografii. Dokładnie to jest negatyw. Jakby odbił Bóg, jakby odbił siebie w czymś, ten Bóg. Rozumiecie? Negatywem jesteśmy, bo to jest przeciwne takie, nie? Ale trójjedyny Bóg stwarza trójjedynego człowieka. Dlaczego Bóg trójjedyny? Ja nie będę rozwijał tego tematu, że Bóg jest jeden, ale dla nas jest trójjedyny. Dla nas. To znaczy, że dla nas jest trójjedyny. To znaczy, że my tylko tak możemy postrzegać Boga, inaczej nie damy rady. Bóg jest jeden. Rozumiesz? Ale my go nie możemy postrzegać jako jednego. Nie damy rady. I w ogóle się zgubimy w tym wszystkim, tak? Gdybyśmy się zgubili, stąd w ogóle doktryna, która w ogóle, to doktryna powstała tego trójjedynego Boga. Natomiast jest to jakby informacja na potrzeby naszego życia. Bo my inaczej nie możemy Boga rozpoznać, jak tylko Boga trójjedynego. Bóg jest to Ojciec, jest Syn, jest Święty Duch, to jest jeden Bóg. Teraz, czym sprawa? On stwarza człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Takiego jak On. Takiego jak On. Rozumiecie? Takiego jak On. Człowiek składa się z trzech elementów przecież. I teraz zrozumienie tego, że człowiek składa się z trzech elementów, i zrozumienie tego, co jest napisane w tych fragmentach, że Bóg chce, aby każdy z tych elementów był odpowiednio jakby odpowiednio poświęcony. Znaczy poświęcony, to słowo takim nie do końca czytelne tutaj. Jakby, żeby każdy z tych trzech elementów pracował prawidłowo. No to jest wola Boga. Żeby duch człowieka, dusza i ciało pracowały prawidłowo. On tego chce. Rozumiecie? Żeby były święte. To słowo święte to często, wiecie, religia nam wbiła do głowy, że święte to są czyste, moralne. W ogóle to nie to znaczy. Święte to są jak Bóg. A jest inne niż wszystko, co Bogiem nie jest. Bo słowo święty najbardziej dogłębnie zrozumiane to jest inny. Inny niż co? Inny niż wszystko. Że Boga nie możesz w ogóle niczego porównać. Z jednej strony wszystko od Niego pochodzi. Rozumiecie? Wszystko z Boga pochodzi.
chodzi, każda rzecz. Ale Boga samego do niczego nie porównasz, dlatego, że jest inny. I teraz tutaj jest to słowo święty, tak się to nazwało, tylko że to nam wypaczono. Teraz na przykład uświęcenie jest rozumiane przez to, że my się stajemy lepszymi ludźmi. Naprawdę to nie jest uświęcenie, stawanie się lepszym człowiekiem. Bo anonimowi alkoholicy też stają się lepsi. Rozumiecie? Na terapiach ludzie stają się lepsi. Ludzie bez Boga stają się lepsi. Jacy muzułmanie są porządni, rozumiecie? W ogóle jacy są porządni ludzie bez Boga, to się w głowie nie mieści. Czasami wolę porozmawiać człowieku z ateistą niż z chrześcijaninem człowieku. No. W ogóle nie jest ateista, w ogóle bardzo przyjemny, niepodstępny, nie chce mi niczego tutaj wkręcić, rozumiesz? A tutaj spotykam brata w Chrystusie, chcę mnie zmanipulować, proszę ciebie, rozumiesz, i przekabacić na swoje kopyto. Tak? A tamten nie chce przekabacić w ogóle człowieku. Tak? Daje mi coś, proszę ciebie, jest wszystko dobrze, chrześcijanie coś daje, jakby na widłach mnie podawał. Rozumiesz, w ogóle człowieku taka. Rozumiesz? Są bardzo dobrzy ludzie w świecie, lepsi niż chrześcijanie. No. To już Derek Prince zauważył, kiedyś mówi, jak ja bym miał do wyboru zamieszkać obok chrześcijanina Brudasa, to wolę ateistę czy ściocha. Bo nie bym miał normalny ogródek, przecież nie, bo z nim będę dzielił ogródek, a co mi z tego, że będzie wychodził halleluja i syn w ogródku i to będzie przewalać do mnie później. Rozumiesz? To w ogóle wiesz. Bo my musimy patrzeć w sposób konstruktywny, jak to działa. Czyli to uświęcenie to nie jest stanie się lepszym. To nie jest stanie się lepszym. W ogóle kwestia uświęcenia jest związana ze zmianą na obraz Boga. Tak? Zmiana na obraz Boga. To jest gruby temat. Jakby tylko chodziło o to, żeby stać się lepszym przyjacielem, to w ogóle drobiazgowy temat. A to nie jest lepszym. Innym. Tak? Innym. Zaczyna, jak zaczynają od cimologów cię wyzywać w świecie, znaczy, że wszedłeś w jakiś proces uświęcenia. Jak mówiąc, jesteś debilem skończony, co ty sobie prezentujesz, zobacz, co ty w ogóle robisz. Oto owo, to zaczynasz dotykać uświęcenia. Rozumiesz? O, wtedy. Wtedy taka zajaweczka, że aha, jestem inny. Tak? Bo jak jesteś taki sam, jak ten świat, rozumiesz? To możesz być dobry człowieku, miły, sympatyczny, i teraz Bóg chce, aby duch, dusza i ciało człowieka, prawda, one były na jego obraz, aby one funkcjonowały w systemie Bożym. Żeby to zrozumieć, my musimy w ogóle obejrzeć sobie ducha, duszę i ciało człowieka. Nie mamy tutaj jakiejś tablicy, ale wierzę, że mamy wszyscy wyobraźnię już w takim miejscu, że możemy jej prawidłowo używać. Jeszcze po co jest wyobraźnia? Wyobraźnia nie jest po to, żeby tam wpuszczać głupotę. Tylko po to, żeby używać jej, aby robić wizualizację Boga. Tak? Po to jest wyobraźnia. Tak? To tak zupełnie na marginesie, bo wyobraźnia jest zresztą częścią duszy człowieka. Człowiek, można człowieka porównać do okręgów. Jest jeden okrąg w środku, wokół niego jest drugi okrąg i wokół tego jest trzeci okrąg. Ten okrąg w środku to jest duch człowieka. Wokół jest dusza człowieka, a wokół duszy jest ciało człowieka. Tak jesteśmy skonstruowani. To, co widzimy tutaj, to są nasze ciała. Gdybyśmy poszli dalej, to byśmy zobaczyli nasze psychiki, a wewnątrz naszych psychik w środku zobaczylibyśmy ducha człowieka. Są to rzeczy, które się okalają. Stąd nazwani jesteśmy świątynią Boga. Jest świątynia Boga. Ale to nie to, wiecie, ludzie czasami, ja do kogoś mówię na przykład, przecież się zachowujesz jak kretyn. On mówi, jak możesz tak powiedzieć, jestem świątynią Boga? Ja mówię, masz takie powołanie. Natomiast to, co ty robisz ze swoim życiem obecnie, tak? To jest tak, jakbyś do świątyni Boga, do ciebie. O, ja dam taki przykład, tak? Powiem wam coś na ten temat, jak się źle zagospodarowuje przestrzeń. Za czasów, kiedy byłem jeszcze przestępcą, przez Polskę przelała się fala wzbogacania się. Prawda? Koniec lat 80., początek lat 90., ludzie się bardzo szybko wzbogacali. I powstało też bardzo dużo bogatych przestępców. Wtedy się sprowadzało spirytus, w ogóle inne rzeczy. I ludzie, którzy byli nikim, stawali się kimś. Wiecie?
I był taki jeden człowiek i on był nikim. Był takim przeciętnym, zwykłym złodziejem i on zaczął sprowadzać spirytus i on się wzbogacił. W przeciągu paru miesięcy do niebotycznych w ogóle sfer w finansach. Słuchajcie, jeździł jakimś śmierdzącym w ogóle polonezem, tak? A potem sobie kupił Mercedesa 600. Tak? I on, ale słuchajcie, co się dzieje dalej. Na brudnie mieszkał w Warszawie. To w ogóle było bardzo śmieszne, bo to wyglądało tak, że ludzie, którzy nie mieli pojęcia o niczym, zaczynają mieć dużo pieniędzy i na przykład kupowali sobie Teresę Adidasa. Wtedy Teresa Adidasa, że to było coś niesamowitego. Rozumiecie? A jednocześnie pantofle do tego nosiła. Bo to było wychowane, wiesz, wychował się gdzieś tam na przedmieściach Połomina czy tego. On nie ma pojęcia w ogóle już o stylu, ale miał Teresa Adidasa za ogromną kasę i miał przed siebie takie wsówki. Takie wsówki, bo w tych wsówkach chodził u Rybów, w tych wsówkach dalej chodził. W ogóle wiesz, nie? No miał Mercedesa 600, taki był dziad, taki był słynny, proszę ciebie. I to był dziad, tak, dlatego na jego dziad mówili, bo jak dziad wyglądał. Wiesz, właśnie on chodził taki wyświechtany, był milionerem, był jakimś wyświechtany, chodził, bo tak się nauczył tej zielonce gdzieś tam mieszkał całe życie. Wiecie. No i ten człowiek, ten przestępca z tego Brudna, on kupił z tego Mercedesa 600, słuchajcie, w skórach, piękny samochód, tak? Człowieku, on cement nim woził. On na przykład robił tam poce, dom budował i tam trzeba było pojechać po cementu, na przykład podjechał, wrzucił dwa worki cementu, na te skórzane siedzenia, rozumiesz, samochód wtedy na przykład za 300, wtedy to były ogromne pieniądze, no dzisiaj to są duże pieniądze, 300 tysięcy na przykład, nie? Wie, on rzucił tam cementu, desek, proszę ciebie, jest na rozdar, ten coś tam w tym samochodzie. To nie miało znaczenia, bo on miał Mercedesa 600. Ale ten Mercedes 600 był jak chleb. Jak chleb. Rozumiecie? To jest przykład złego zagospodarowania rzeczy cennej. Chrześcijanie są mistrzami świata. Świątynią Boga jest. Tam jest powołanie. Z powołania. Ale świetnik, który jest u ciebie, tak? Jest z wyboru twojego. Masz świetnik w środku. Jesteś, ja nie wątpię, że jesteś świątynią Boga. Jesteś jak ten Mercedes 600. To środek, tak? Tak wygląda człowiek. Duch wokół dusza, wokół ciało. Co to jest ciało człowieka? Ciało to jest nic innego, jak system zmysłów człowieka, prawda? I funkcji życiowych. To w ogóle prosta rzecz. Ciało jest proste. Ciało jest ograniczone najbardziej. Grzech najbardziej zniszczył ciała ludzi. W ogóle wiecie, że my tak jak my wyglądamy dzisiaj, to jest wynik grzechu. Już dzisiaj ludzie zaczynają rozumieć, że Adam z Ewą byli olbrzymami. Rozumiecie? To już dziś jest dla ludzi jasne. Adam z Ewą nie mieli po 1,80 m. Rozumiecie? Bo jak Adam z Ewą zostali stworzeni przez Boga, rozumiecie? To aniołowie powiedzieli, wow, co to jest? Co to za byt powstał? Rozumiecie, co to było? To były potężne istoty. Używające 100% mózgu. 100%. No bo, rozumiesz, to był ktoś potężny. Wyobrażasz sobie Boga, który na obraz swój, tak, stwarza człowieka 1,80 m i 6% użytkowności mózgu, tak jak my dzisiaj mamy, tak? Wyobraź sobie takie coś? Nie, my jesteśmy karykaturą. Wiecie, co się stało z Adamem i Ewą, kiedy oni, bo to ludzie nie rozumieją tego zjawiska, kiedy oni zostali wyrzuceni z raju, oni poszli i chciała poszły w degradację. Oni skończyli jako jaskiniowcy. Rozumiecie? Jako jaskiniowcy skończyli. Bo to się tak ładnie czyta, jak wiesz, czytasz Biblię, jak jesteś, wiesz, taką osobą, która takie, wiesz, bajki ma w głowie różne, tak? I w ogóle nie masz bladego pojęcia o rzeczywistości duchowej, to takie coś, że w ogóle Bóg tam po prostu, wiesz, przychodzi, wyrzuca Izrael, jakiegoś tam aniołka stawia, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ty wszystko, taki człowiek, jest nie wiadomo, takie. Tam był dramat. Te potężne istoty na obraz Boga, tak? Zaczęły karmowacieć. Niszczyć, mózgi zaczęły niszczyć. Co my dzisiaj mamy? 6, jak ktoś używa 10% mózgu, się geniusz na niego mówi. Człowieku, geniusze, tak? Z 90% nieczynnego mózgu. Geniusze.
Rozumiem, to jest arogancja dopiero w ogóle. To jest arogancja. Wiecie, to jest człowiek. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trudnie. Taka jest w ogóle prawda w ogóle o godności człowieka poza Chrystusem. Poza Chrystusem człowiek jest jak szuszel. Szuszel. Rozumiecie, to jest w ogóle, to jest prawda o człowieku. Człowiek jest dzisiaj, tak, w strasznym stanie. Nasze ciała zostały zaatakowane chorobami, niemocami, bólami, nieszczęściami z każdej możliwej strony. Rozumiecie? Przyszedł głód, zaraza i zniszczenie. Chcesz zobaczyć, proszę Ciebie, to sobie spójrz w internet i zobacz, w jakim stanie są ludzie w różnych częściach świata. To my tutaj dzisiaj jakoś trzymamy się, jakoś sobie funkcjonujemy. Nie? Wystarczy popatrzeć na Afrykę, czy tam gdzie indziej, to zobaczyć. Degradacja człowieka, zniszczenie człowieka, krzech do tego doprowadzi. Ciała nasze są dzisiaj w opłakanym stanie. To jest prawda, tak? Ledwo co jesteśmy w stanie w ogóle, wiecie, teraz ktoś żyje 90 lat, to jest starzec. Wiesz o co chodzi? O starzec, człowieku. No ja miał 500 lat, to dzieci płodził. A pamiętasz, że już był w systemie degradacji i zniszczenia. To już był w ogóle pod tym całym ataku, w ogóle wiesz o co chodzi, nie? Czujesz klimat? Nazwijmy starzec, mędrzec. Wiesz, kiedyś 90 lat, przecież to mało lat. Ile masz lat 90? Szczeniaku. Wiesz, tak? Co ty wiesz o życiu? W ogóle wiesz o co chodzi. Tak? Taka prawda. Musicie zobaczyć, to jest zjawisko. Popatrzmy w ogóle na to prawdziwie, na to ciało. A więc ciało najbardziej prymitywne, nim dotykamy świata, nim ono się najbardziej zanieczyszcza, ono jest najbardziej narażone na jakiekolwiek zniszczenia. Wiecie, musimy o siebie tak dbać. Kochani, jak my uczymy ludzi na przykład dbać o ciało, jeżeli chcecie przetrwać ludzie, dbajcie o ciało, ja mam Pana. Ja mówię, masz Pana? Czy ty jesteś nie Pany? Ty to mówisz, masz Pana? Albo będziesz o siebie dbał, tak? Albo wcześniej do Pana pójdziesz. To proste. Wesley, tak, jak umierał, tak, to pokutował. Powiedział, Pan dał mi ciało. Powiedział, Pan dał mi konia. Tak, on tak swoje ciało nazywał koniem. Pan dał mi konia. Zajechałem konia. Pokutował, że zajechał konia. Spał byle jak, jadł byle jak, prowadził się byle jak. Zakładał kościoły. Oczywiście wykonał potężną pracę Bożą, tak? Ale za wcześnie odszedł do połowy wieku. Gdyby żył drugie tyle, wykonałby drugie tyle. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Ciała takie są. Stąd my do ciała, tak, musimy mieć zupełnie inny stosunek niż często my dzisiaj mamy. Powiem tak, aż tak ważne to ciało nie jest. Tak? Dwa, ono musi być w dyscyplinie. Tak? I trzeba go otoczyć, tak, specjalistyczną opieką. Takie coś jest z ciałem naszym. Tak? Więc o tym nie trzeba zbyt dużo mówić. Ale musisz zrozumieć, kiedy spojrzysz w lustro, zobacz, ciało to jest ciało tylko, to ciało. Garnitur to garnitur, ubranie. Proszę się zacząć tak traktować, tak myśleć o sobie w tej formule zewnętrznej. W środku ciała jest dusza człowieka, czyli psychika. Dusza to psychika. Greckie słowo określa duszę to psychę. Psychika. Z czego składa się dusza? Dusza składa się z trzech elementów. Z umysłu, emocji i decyzji. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na temat ciała i duszy również. Ani w ciele naszym nie przebywa Bóg, jako nowonarodzonych stworzeniach, ani w naszej psychice nie przebywa Bóg. I zaraz będę to rozwijał, będę wam to mówił, bo to jest bardzo ważne. Bo teraz, kiedy ruszamy temat duszy człowieka, tak? To tutaj następuje największe powikłanie zrozumienia chrześcijaństwa. Ponieważ w ogóle chrześcijanie myślą, że Bóg jest w ich myślach. Albo Bóg jest na przykład w ich emocjach. A Boga tam nie ma. Dusza to umysł, emocje i decyzje. To jest dusza. Rozumiecie? I to też
natury ziemskiej. Ciało jest natury ziemskiej i dusza jest natury ziemskiej. Jest napisane, że Bóg ulepił z gliny, czy tam z czegoś, jakiś tam, jakąś postać i tchnął w tą postać. Jest napisane, że ta postać stała się duszą żyjącą. Więc dusza powstała w wyniku tego, że Boża moc, tak, wzbudziła coś na ziemi. Więc ona jest natury ziemskiej. Rozumiecie? I ona jest bardzo przywiązana do natury ziemskiej. Nasza dusza jest przywiązana do natury ziemskiej. Kiedy człowiek się rodzi, tak, to dusza powstaje, a nie jest. Duszy nie ma przed naszym narodzeniem. Ona powstaje w wyniku kontaktu ducha z ziemią. Powstaje dusza i stał się Adam duszą żyjącą. Tam jest hebrajskie słowo nefesh użyte. I stał się Adam nefesh. Nefesh to jest produkt, który powstał w wyniku ingerencji niebiańskiej, tak, z elementów ziemskich. Ona tu powstała, dusza. Tu, na ziemi. Twoje myśli są natury ziemskiej. Twoje emocje są natury ziemskiej. Twoje decyzje ciągną do tego, aby decydować tak, jak ziemia proponuje. Rozumiecie, dlaczego jest ciężko? Rozumiecie, dlaczego jest ciężko? Dlatego, że Bóg, tak, nie jest w duszy. Wiesz, no wie, dlaczego ciężko jest decydować chrześcijanom? A wiecie, dlaczego jest łatwo grzeszyć chrześcijanom? Grzeszyć jest łatwo. Oj, jak łatwo jest grzeszyć. A jak jest trudno nie grzeszyć. I my musimy zrozumieć, dlaczego tak jest. Ja chcę, żebyś dzisiaj przyjmował swoją wolność i żebyś umiał zobaczyć siebie, kim ty jesteś, jak ty wyglądasz. I dlaczego pewne rzeczy ci się przydawały? Żebyś się nie dziwił. Żebyś się nie dziwił, że się grzech podobał. Rozumiesz? Żebyś się nie dziwił, że dostajesz dziób, rozumiesz? I natychmiast chcesz oddać. I musisz się powstrzymać w imieniu Jezusa. A dlaczego chcesz oddać? Bo to jest natury ziemskiej. To tutaj działa. Rozumiesz? To tak działa, to jest środowisko. Nasza dusza na ziemi czuje się jak ryba w wodzie. Ona jest chętna, żeby się mścić. Ona jest chętna, żeby robić złe rzeczy. Jest chętna. Bo z natury ziemskiej, rozumiesz? No powiedz kogoś, żeby nie miał czasu. Że jak się rodzisz na nowo, to nie zmienia się twoja dusza w ogóle. I nie zmienia się twoje ciało. Tam nie ma żadnej zmiany, żadnego ruchu. Bóg nie wchodzi ci w myśli, czy nie wymienia myśli. Tak? Przecież wiesz, nieraz modliłeś się, a w myślach twoich miałeś taki kocioł, że się w głowie nie mieści, szczególnie na początku swojego nawrócenia. Człowieku. Ludzie się modlą i mają filmy pornograficzne wyświetlane. Już są ochrzczeni w Duchu Świętym, mówią innymi językami, prędziebie i widzą prędziebie gołe kobiety w głowie. I przychodzą do mnie, co się, co to jest? Amen, norma. A co chciałeś, aby ja mógł widzieć? Dlaczego uważasz, że powinieneś anioł mówić? Że twoja dusza nie chce oglądać aniołów, tylko chce oglądać gołe kobiety. Bo tak jest przyzwyczajona. Teraz ją trzeba co? Odzwyczajnić. To jest odzwyczajić. To nie to. To nie co ty zrobisz? Wiesz, ty położysz rękę na głowie sobie, tak? I powiesz, precz gołe kobiety z mojej głowy, zapraszam was aniołowie. Ubrani. To wiesz, to się nie wydarzy. To w ogóle jest fikcja literacka, rozumiesz? Tak samo jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, pomóc się o mnie, żebym wiary dostał. Jak mówię, to on zrobi. I Pan mi da wiarę. No Pan wiarę. Mówiłem wam, co zrobił człowiek, jak Rydkard Bonkie opowiadał historię, jak przyszedł facet do niego w Afryce i mówi do niego tak, pastorze, pastor już ma zapłacone za hotel, a on mówi, tak, ja mam zapłacone za hotel, ale o co chodzi? No bo jakby pastor nie miał, to ja bym zapłacił chętnie za hotel pastorowi. Ale tak mówi, ale czemu chciałbyś to zrobić? Bo jakby pastor, posłuchajcie, co za pokrętne myślenie gościa.
bo jakby pastor się wyprowadził, mówi po tym ty, to ja bym tam, kiedy bym wszedł zapłacić za to, to ja bym tam jeszcze wszedł do tego pokoju i się przespał w tej pościeli, co pastor spał. Żeby te namaszczenie, to jest na pastorze, przeszło na mnie. To że Richardowi na ręce opadł, bo w ogóle on uznał, mówi, przepraszam, ty naprawdę uważasz, że to jest takie proste? W ogóle się prześpisz w mojej pościeli. On się naczynał pro ciebie, że tam Eliasz na Elizeusza płat założył, mu przeszło. Z Eliasza na Elizeusza. Ja wierzę w udzielenie, ja wiem, czym jest udzielenie. Ja udzielam ludziom, to jest w ogóle normalna sprawa. Tylko to jest jakiś element. To jest element. Element duchowości. Nawet jeśli coś zostanie ci udzielone przez nałożenie rąk, to ty musisz zacząć pracować z Duchem Świętym na tym pierwiastku, który tam wszedł w ciebie. Bo inaczej ten pierwiastek zostanie pierwiastkiem, nic więcej się nie wydarzy. Tak? Ten zasuwa całe życie, poświęcony Bogu, od A do Z do 12 roku życia wychodzi z mandoliną, retransportem, głosić Ewangelię człowieku, a ten przychodzi, by się prześpi w jego w kieluchach, nie na niego namaszczenie przejdzie, on będzie, tak? Człowieku, nic nie przejdzie, człowieku. Dusza jest natury ziemskiej. Ona okala ducha człowieka. I w środku jest duch. W środku jest duch. To są trzy różne nazwy. W Grece duch to jest pneuma. Od tego jest na przykład materac pneumatyczny. Dmuchany. Bo słowo duch w Grece pochodzi od dmuchnięcia. Tak? Coś dmuchnęło. Tak? Dusza to jest psyche, a ciało to jest soma. To są trzy różne rzeczy. To doczytaliśmy. Niech wasz pneuma, tak? Wasza psyche i wasze soma będą poświęcone. To są trzy różne słowa na określenie człowieka. Chcę, żebyście to zrozumieli. Pneuma, psyche i soma. Duch, dusza, ciało. Każde z tych elementów jest inne. Są ze sobą połączone, ale jednocześnie niezależne. Co to jest duch? Najbardziej nieznana rzecz. Duch jest najbardziej zagadkową konstrukcją wszechświata. Psychiatrzy wiedzą, że coś jest. Nazywają to podświadomość. Ale nie wiedzą, jak to ukryć. Bo wiecie, jak to, nawet sama słowo psychiatria czy psychologia wiąże się z pracą na duszy. Psychiatra to lekarz od duszy. Psycholog to doradca duszy. A o duchu nic nie wiedzą. Ale to duch jest główną częścią człowieka. Bo Bóg jest kim? Duchem. I on, kiedy tchnął, to jego tchnienie zrodziło ducha w tej glinianej konstrukcji. Powstał grzbień nadprzyrodzoności. Rozumiecie? I zanim tu przyszedłeś na świat, tak? To twój duch był u Boga Ojca. Jak tu przyszedłeś na świat, i wiecie, to powiem coś ciekawego, i on normalnie tam funkcjonował. On tam normalnie funkcjonował, ale jak przeszedł przez atmosferę ziemską, to obumarł. On obumarł. Bo ziemia jest w atmosferze grzechu. I coś niebiańskiego, co przechodzi przez atmosferę ziemi, musi umrzeć. Rozumiesz? I dopiero duch się musi narodzić na nowo, tak? Tutaj na ziemi, poprzez przyjęcie Ewangelii, tak? Żeby mógł zadziałać. Katolicy nazywają to grzechem pierworodnym. My wiemy, że po prostu jest człowiek, który ma martwego ducha. Martwy duch. Ale jest to duch. Z czego składa się duch? Do czego służy duch? Jakie funkcje ma duch? Duch człowieka posiada w sobie trzy wrodzone elementy, które ożywają w wyniku kontaktu z Ewangelią. Ewangelia jest jakby zapalnikiem ducha. Przyjęcie Ewangelii jest przyjęciem życia do ducha. My nie przyjmujemy życia do naszego umysłu. My nie przyjmujemy życia do naszych emocji. My nie przyjmujemy życia do decyzji ani do ciała. My przyjmujemy życie do ducha. Bo ten duch jest stworzony po to, aby przyjąć
życie, jedynie On ma taką wtyczkę, jedynie On ma wtyczkę, tak? Jedynie On ma wtyczkę. Tam jest, są dwie dziurki i w ogóle można się połączyć. Tylko w ten sposób. Duch człowieka. Duch człowieka posiada w sobie, składa się z trzech elementów, jest jakby podzielony na trzy części. Pierwszy element ducha człowieka to sumienie, najbardziej nam znane. Sumienie zajmuje się rozróżnianiem dobra od zła. Rozumiecie? Sumienie jest najmniej zdegradowane przez grzech. Czyli kiedy duch człowieka z wieczności przenika tutaj, bo się rodzi dziecko, tak? To najmniej zniszczone jest sumienie, ponieważ wiemy, że ludzie nienawróceni też mają sumienie. Rozumiecie? Na przykład ja przez lata siedzenia w więzieniu zauważyłem jedną rzecz. Że więźniowie mają sumienie. Pogięte, ale mają. Siedzi sobie za to, że na przykład wziął łom i przylał łachci w głowę i zabrał jej portfel. Jego sumienie nie działało w tym momencie. Ale on by w życiu nie zgwałcił dziecka na przykład. Jak jakiś pedofil się dostawał do niego do celi, tak, to w nim wspierała agresja i zaczynała po prostu wylać pedofila. Co to działało u niego? Sumienie. Rozumiecie? Sumienie. Ludzie w świecie mają sumienie, które jest częściowo czynne. Czyli sumienie jest obumarłe, ale nie jest martwe do końca. Ponieważ ta konstrukcja ducha człowieka, który schodzi na ziemię, jest taka, może mój martwy duch. Tak, ten duch to jest taki, on jest częściowo, on jest okaleczony. O, to najlepsze stwierdzenie można było powiedzieć, że to jest okaleczony duch. Kaleki duch przychodzi, kaleki duch. Te sumienie trochę działa w tym duchu. Rozumiecie? Jest druga część ducha, która nazywa się intuicją. I wstępnie prawdę. Ludzie w świecie mają intuicję. Intuicja nie jest częścią psychiki, pamiętajcie. Psychiatra właśnie za to podświadomość, podświadomą informację. Mówi się, że kobiety mają lepszą intuicję niż mężczyźni. Rozumiecie? Chodzi, czym jest intuicja? Intuicja jest niczym innym, jak elementem ducha odpowiedzialnym za proroczy wgląd. To uruchomienie po nowym narodzeniu i rozwinięcie intuicji powoduje, że stajesz się prorokiem. Po prostu. Jak to się stałeś prorokiem? Ktoś na ciebie tak zrobił? Nikt na ciebie tak nie zrobił. Twoja intuicja, tak? Ożyła w momencie nowego narodzenia, tak? Zacząłeś na niej pracować w wyniku objawienia Bożego i powołania w związku z tą sprawą i stajesz się prorokiem, co po prostu wiesz. Wiesz, czego nie wiedzą inni. Ale ludzie w świecie też troszeczkę wiedzą o różnych rzeczach. Kim są na przykład czarownicy? Powiedzieć wam, kim są czarownicy? Czarownicy to są ludzie, którzy zaczęli rozwijać swoją intuicję na sposób demoniczny. Nie przyjęli Jezusa, ale za pomocą stymulacji demonicznej zaczęli rozwijać swoją intuicję. Zajmują się tym całe ekipy demonów związanych z wieszczeniem przyszłości. Są duchy wieszcze. Rozumiecie? My w Kościele dość często przejawia się w ogóle, zresztą w dzisiejszym czasie, fałszywych ruchów proroczych, przejawiają się ludzie, którzy są pod wpływem duchów wieszczy. I przez niektórych uważają za proroków. Tak? To jest fajne, jak w atmosferze nadmaszczenia to szybko pęka. Wiecie. A więc mamy sumienie, część ducha odpowiedzialna za rozróżnienie dobra od zła. Druga część ducha to jest intuicja odpowiedzialna za wgląd w przyszłość. I jest trzecia część ducha, martwa zupełnie. To jest część ducha odpowiedzialna za społeczność. Ona jest martwa. Całkowicie. Sumienie jakoś działa. Intuicja u jednych w kilku procentach, u innych w kilkunastu jakoś działa. A społeczność nie działa u nikogo, dopóki się ktoś nie narodzi z Bożego Ducha. Element ducha odpowiedzialny za społeczność z Bogiem. Za kontakt z Bogiem nie działa.
krótko powiedziawszy, bez odrodzenia duchowego nikt nie ma kontaktu z Bogiem. Nikt. Może mieć wyostrzone sumienie taki człowiek. Może mieć intuicyjne wglądy, tak? Ale nie ma kontaktu z Bogiem. Dlatego na marginesie zupełnie, kiedy my uczymy ludzi głosić Ewangelię, i też będę wam o tym mówił w odpowiednim momencie, to my mówimy, pamiętaj, głosimy ludziom, tak? Pojednanie z Bogiem. Bo to jest coś, czego nikt nie ma. Pojednajcie się z Bogiem. Nie? Złapcie kontakt z Bogiem. To głosi. Duch człowieka jest obumarły, kiedy schodzi na ziemię i ożywa w momencie, kiedy przyjmujemy prostą Ewangelię. W różny sposób. Jakkolwiek, nieważne jak. Ale przyjęliśmy i nasz duch ożył. Trójjedyny człowiek. Duch, dusza i ciało. Jesteś trzech. Jednocześnie możesz mieć trzy różne odczucia w swoim życiu. Twój duch może chcieć czegoś innego, twoja psychika czegoś innego, a twoje ciało jeszcze czegoś innego. Jednocześnie. Możesz być na namaszczonym nabożeństwie, mieć głębokie poruszenie w duchu, odbierać rzeczy od Boga. Jednocześnie w twojej psychice mogą pojawiać się zmartwienia i chore pożądliwości. Jednocześnie w twoim ciele mogą następować grzeszne instynkty. Oto człowiek. Rozumiecie? Oto człowiek. Taka jesteśmy konstrukcja. I póki się nie skończy to, co się nazywa dzisiaj, tak? W mniejszym lub większym stopniu będziemy bujali się w tych kontrowersjach wewnętrznych. I nie słuchajcie głupkowatych nauczeń, które będą wam mówić, tak? Że raptem całe twoje życie, tak? W jednej sekundzie zmieni się na obraz Boga. Bo to jest kłamstwo. Nakłamali nam wszyscy. I ludzie dzisiaj żyją we frustracjach. I nie rozumieją, jak to jest możliwe. Dopiero co modliłem się o chorego, został uzdrowiony. Wróciłem do domu, tak? I natychmiast pokłóciłem się z żoną. Co się stało? Jak mogłem? Byłem w kościele, byłem łagodny dla ludzi, modliłem się o nich. A w domu krzyczę na swoje dzieci. Co się ze mną dzieje? Panie, chyba oszalałem. On mówi, nie oszalałeś, jesteś trójjedyny. Podbieraj się. Zacznij używać od określonych elementów, określonych narzędzi do określonych rzeczy. Posłuchajcie, żeby zmieniać nasze ciało, tak? Używa się innych narzędzi. Żeby zmieniać naszą psychikę, używa się innych narzędzi. Żeby budować naszego ducha, używa się innych narzędzi. To trzeba umieć robić. I tego uczymy ludzi. Trójjedynych ludzi. Jak mają, kurczę, żyć, żeby nie zwariować. Jak mają żyć? Ludziom się mówi, bądź pokorny. Bądź pokorny. Ja może trafiłem do kościoła środkowego, mówili mi, bądź pokorny. Pokorny bądź. No byłem pokorny, wróciłem do domu, się kurczę, ja zawsze miałem sobie poczucie piękna, słuchajcie, zawsze. Ja w ogóle poczucie piękna miałem. Ja sobie kupowałem ładne ubrania, rozumiecie? Ładne rzeczy, w ogóle robiłem ładne rzeczy zawsze. W ogóle dzisiaj wiem, to jest normalne, że robimy ładne rzeczy, bo Bóg jest piękny, Bóg piękne rzeczy potworzył. Gdyby Bóg nie był piękny, to byśmy nie mieli tyle kolorów, tyle zapachów, tyle stymulacji zewnętrznych, rozumiecie? Takie rzeczy by nie było. Była szarość. Myśmy widzieli na szaro. Jak za komuny. Myśmy mieli trzy programy. Pierwszy, drugi, proszę mi się wie, i coś jeszcze. W każdym mieście coś innego. Tutaj pewnie była telewizja Kraków. Tak? U nas był telewizyjny kurier warszawski. Widzicie, że taka zjawisko, na przykład, nie wiadomo dlaczego. I patrzył człowiek po rzeczy. Ale masz kolorowe rzeczy. Masz piękne rzeczy. Ja będę w tym kościele. Byłem w domu. Mówię, że nie mogę w tych ubraniach. Tak jak założę spodnie od 23, czerwone, że pójdę do kościoła, spodnie za 1500,
żeby tam w ogóle przekrnął w ogóle przez trójjedynego Boga. Jak ja w tych spodniach pójdę? Jak ja w tych butach tam pójdę? Ja nie pójdę w tych butach, kupuję. Wiecie co? Ja powyrzucałem rzeczy. Ja oddawałem rzeczy, ja wyrzucałem rzeczy. Rozumiecie? Bo ja byłem ortodoksyjny zielonoświątkowiec. Bo jak mówię, jak ja patrzyłem na tych ludzi, którzy byli wokół mnie, wszyscy mieli podobne wyrazy twarzy. Wszyscy mieli podobne w ogóle ubrania, tacy byli wszyscy podobni. Wszystko było w takim kontekście szarości, beżu, brązu. Takim w ogóle wchodziłeś taki, od razu wchodziłeś tak się, robiłeś taki beżowy cały. Ten beż cię przyginął. Wszystko było takie, bo mówię, nie rzucaj się w oczy. Teraz to chodzi, bądź nie bądź taki wiesz, w ogóle wiesz. Kobiety się nie odbierać, tak? Nie powinny trefić włosów. Za cholerę nikt nie wiedział, co to jest trefić. Natomiast nie trefcie włosów. Kobiety nie powinny trefić włosów. Ja wyglądam na przykład, że to jest trefienie włosów. Wyjaśnij. Jak się włosy trefi. Nikt nie wie, jak się trefi włosy. No ale nie wiem, czy tłumacz bym wiedział. Robił roboty na tyle lat. Ale ja myślałem, że skoro ja jestem człowiekiem Bożym, to teraz wszystko musi być u mnie w jakiejś jednolitej formule. Okazuje się, że tak nie jest. To tak nie działa i nigdy tak nie działało i nigdy nie był taki sam z Boga. Rozumiecie? Nigdy. Jak ktoś jeszcze nie oglądał Chaty, tego najnowszego, nawet zachęcam, żeby się obejrzeć. W ogóle książki przeczytajcie Chata. W ogóle lektura obowiązkowa dla wszystkich chrześcijan powinna być Chata. Tak? To człowiek rozwala w ogóle chorą mentalność w ludziach, tak? Że to jest coś, że się okazuje ten Bóg, to pro ciebie, że jest gruba murzynka, która dobrze gotuje i słucha Walkmana, pro ciebie jest sobie tam wieś, roka sobie słucha. Na tej książce to jest jeszcze mocne, bo on się pyta, a czego słuchasz, tak? A on mówi, a taki zespół, nie? A on mówi, ale ja nie znam takiego zespołu, a Bóg mówi, bo ich jeszcze nie posłuchaj na ziemię. Ale słucham już ich pierwszej płyty. To jest mocne, nie? Czujesz, rozumiesz, chodzi Bóg i słucha w ogóle, i fajne chłopaki. Mówi w ogóle, wiesz, nie? Ale nie znam, nie posłuchaj mi jeszcze, to poszło i później. Pierwsza płyta. Że Bóg. Wiesz, nie? Jesteśmy trójjedyni, musimy trójjedyność zobaczyć. Jeżeli będziesz dokładnie słuchał i wierzył w to, co mówię dzisiaj, to zostaniesz pouwalniany od różnych rzeczy. Przestaniesz się frustrować w różnych sprawach. Przestaniesz się dziwić. Nie będziesz robił oczu, co się ze mną dzieje. Nic się nie dzieje. No funkcjonujesz, normalnie funkcjonujesz. Jak mogłem to zrobić? Bo masz ciało. To zrobiłeś. To nie było dobre, co zrobiłeś. Ale znaj mechanizm. Nie krzyż, diabeł mnie, w ogóle co? Diabeł mnie skusił. Wiesz, o co chodzi? Diabeł to jest zamieszany w tyle elementów, człowieku, rozumiesz? O! Diabeł. Pewno, że jest diabeł, tak? Powiem wam coś. Kiedyś będziemy się śmiać z tego, w ogóle kogo my z niego zrobiliśmy, z diabła. Chrześcijanie zrobili z diabła superbohatera, komandosa pierwszej ligi, który potrafi ci wejść, człowieku, drzwiami wywala, wchodzi, człowieku, jestem zwierzchność. Wiesz, von Mendo. Takie jest moje podejście. Panie, bo ten list Judy cytują. Nie obliżaj diabłu, my komu obliżać? No komu? Psalmów się naczytałem, bo powiedział, że mu zęby wybija. Ubieram to w moją polską polszczyznę, tak? I traktuję go, jak go traktuję, tak? Przetłumaczono teksty Jezusa pod tytułem, że on skromił go. Co to jest skromił go? Że to się z Zeusem kojarzy, że wziął grom i rzucił. Cisnął gromem w niego. No skromił? Kto mówi skromił? No skromił? Nikt nie mówi skromił. Jezus nigdy nic nie skromił. Jezus mu naubliżał. To przetłumaczysz dokładnie, co powiedział Jezus do tego demona, który stał za puszą, tak? To zrozumiesz, że on w pewnym sensie powiedział, tam jest, zakładam ci kaganiec na pysk, tam jest takie słowo, tak? Ja daję morda w kupę, w ogóle coś takiego, wie. Zamknij mordę, o. To był Jezus na odzywki, tak? To był kurier z Galilei.
No kurwa, ale... Rozumiesz? On się tak zachowywał, tak mówił, tak żył. Z niego dzisiaj zrobili nie wiadomo komu człowieku. Się patrzy się, co oni zrobili z Jezusa, rozumiesz, to się w głowie nie mieści, to jest Jezusa zrobili człowieku. Teraz umieściłem takie, proszę ciebie, taki obrazek Jezusa napakowanego, który stoi w ogóle, wiesz, naszym uwielbieniem. Człowieku, co to jest? Weź, ale co? Jan jak zobaczył Jezusa, to padł na ziemię. Człowieku, zobaczył potężnego olbrzyma. Tak? Ty wszyscy patrzą, Jezusi, proszę ciebie, rozumiem, wiesz, uśmiechnięty. Kiedyś jeden reżyser, człowieku w Hollywood, on zrobił film o Jezusie i umieścił w roli Jezusa, takiego aktora, proszę ciebie, który był niskim, grubym latynosem. Człowieku, nigdy tego nie wyświetli. To było nie do przyjęcia przez kulturę. Rozumiecie? Jak to Jezus z takim brzuszkiem, proszę ciebie, z lekkim wąsem, łysiejący? A to jest bardzo zgodne z tym, co napisał prorok Izajasz. Nie miał postawy ani urody, bo był brzydki. A przecież jest Jezus ładny. Bo jak możemy mieć brzydkiego, jak brzydką posię możemy? No nie możemy mieć brzydkiej posi. Przepraszam, to był brzydki. A nie ma postawy ani urody. Chcę, żebyś nie dziwił się rzeczą, które się dzieją w twoim życiu. To nie oznacza, że ty masz nic nie robić z rzeczami. To w ogóle nie jest ten temat. Ja w ogóle o tym dzisiaj nie uczę. Ja nie uczę o tym, że grzech nad tobą nie panuje, że masz pełną władzę nad wszystkim, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś nie był zdziwiony mechanizmem. Rozumiesz? To najpierw musi przestać być zdziwieni. Jak to się stało, że ja się modlę, a jestem cały czas wpieniony na moją żonę? Wreszcie, ja się modlę i nie może mi to z głowy wyjść. Bo masz głowę. Głowa jest cielesna, tak? Elementy, które przeżywasz, należą do natury psychicznej, tak? A modlisz się w duchu. Jest różnica? Modlisz się w duchu na przykład. Rozumiesz? Nie rozumiesz. Czasem zrozumiesz, jak masz wykład. Ok? Modlisz się w duchu. Wierzysz, tak? Że rzeczy tajemne wygłaszasz. A w głowie może być rozpierducha. Bo właśnie przeżywasz jakiś kryzys w małżeństwie. I jeszcze jesteś na takim odcinku życia, że nie wziąłeś autorytetu nad różnymi rzeczami. Nie umiesz. Nie umiesz. Nauczysz się, bo wszystko możesz w tym trudzie omawiać w Chrystusie, ale nie dziw się, że tak masz. Przestań być zdziwiony i nie wycofuj się z wiary. Nie wycofuj się. Jutro masz ewangelizację. To, że dzisiaj się pociąłeś z żoną, to nie oznacza, że jutro nie będziesz głosił w mocy. Jesteś sprawiedliwością Bożą w duchu. Nie możesz myśleć inaczej. Stało się, tak, stało się. 15 sekund obycie w krwi Jezusa, zrozumienie, że jesteśmy trójjedyni, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć kuwety w różnych sytuacjach, bo jeszcze za mało chodzimy z Bogiem i idziemy do przodu. Tak się żyje. Rozumiesz? Nie siedzisz we frustracjach, w załamaniu, pro ciebie, rozumiesz, w beżach. Nie robisz tego. Nie robisz tego. Bo masz rozrozumienie, że też trójjedyny. Tak, Boże, wiem, że jeszcze w tej mojej psychice rzeczy nie działają jak trzeba. Ale to nie oznacza, że ja jestem nie jak trzeba. Jestem jak trzeba. To moja psychika nie jest jak trzeba, bo ja nie jestem moją psychiką. Ja jestem duchem. Jestem duchem. Zrodziłeś mnie w duchu. Jestem duchem. Jestem duchem. To musi być w nas wbite jak młotem. Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. Nie jesteś duszą, nie jesteś ciałem. Rozumiesz? Tak jak nie jesteś kiełbasą. Rozumiesz? Zjadasz kiełbasę, nie jesteś kiełbasą. Tak? Mimo, że ją włożyłeś w siebie, zgryzłeś i strawiłeś, nie stałeś się kiełbasą. Użyłeś kiełbasy, amen? Użyłeś kiełbasy. Używa się duszy. Używa się umysłu. Używa się emocji. Używa się ciała. Używa się. Uczy się, jak tego używać. Ustawia się to wszystko do pionu. Duch twój jest jak generał.
Duch Twój jest czysty, nieskalany, nie ma w nim ani jednego problemu. Duch Twój nie narzeka, Duch Twój nie męczy się, Duch Twój nie ma płci. Ludzie przychodzą do mnie i ja mówię, weź coś w ogóle, podnieś głos, ale ja jestem taką słabą kobietą, jesteś duchem! Kobietą jesteś, duchem jesteś! Co to mam robić? Mówię, wszystko proszę obejrzeć na rozmiarne nabożeństwo. Przyjdź i mi powiedzieć, jak się zachowuje prawdziwa spartanka. Proszę wziąć przykład z żony Leonidasa i się zachowywać jak żona Leonidasa. Coś biblijnego, proszę się zachować jak kobieta, która przyczaiła się na dowódcę obcych wojsk. Wyszła przed ten, tak? Zakręciła nóżką, tak? No mówi, mogę u siebie przenocować. Zapraszam. Poszła do ciebie. Nas nosiła mu, proszę ciebie, różnych dobroci. Mleczka ciepłego mu nagotowała, żeby szybciej usnął. Była w tym bardzo miła, tak? Ale co kobieta to zrobiła? Wykorzystała duszę i ciało. Wykorzystała duszę i ciało. A następnie co zrobiła? Jak się zrzędą? Wzięła palik, przyłożyła na skroni, wzięła młotek od wbijania kołków do namiotu i przywyszynęła mu raz. I przybiła mu palię do ziemi. Żydówka. Żydówka. Oryginalna Boża kobieta. I kiedy przyjechało wojsko izraelskie, kiedy przyjechał dowódca wojny, ona wyszła przed nami, mówi, zaraz ją rozmawiam. To jest błąd spódnicy. Prawdziwa kobieta. Ja do ludzi mówię, nie proszę mnie tu tak nie mówić, że ty jesteś słabą kobietą. Jesteś duchem. My tego ludzi uczymy. Jesteś duchem. To musi w was się wbić. Jesteś duchem. Masz funkcję ducha. Rozumiesz? Potencjał jest w duchu. Bóg jest w duchu. Bóg mieszka w twoim duchu. Musisz uczyć się używać ducha. Musisz więcej. Musisz uczyć się duchem zarządzać duszą i ciałem. Nie żyje się w myślach. Nie żyje się w emocjach. Jest taki film, który nazywa się Rada. Zachęcam też, żeby sobie go obejrzeć, można go na YouTubie obejrzeć, bo to jest. Rada to jest film, który nagrał ktoś wierzący i mądry z objawieniem i wszystko się dzieje w człowieku, w środku. Jest tylko aktorów. Jest jeden, który jest duchem, inny jest myślami, inny jest emocjami, inny to ośrodek decyzyjny i wszystko się dzieje w środku, jak to wygląda w człowieku. Najgłupsze są emocje. Ten, który gra emocje, ten aktor, on bez przerwy albo płacze. Dlaczego można być taki niewygodny? Tak się zachowują emocje. Emocje. Mamy emocje. Wszyscy mamy emocje. Tak? Wiesz, po co mamy emocje? Żeby ich odpowiednio użyć. One nie znikną z twojego życia. Niektórzy chrześcijanie myślą, że emocje znikną. Ja mówię, ale po co? Czy emocje masz i mieć będziesz. Rozumiesz? Religia uczy, żeby emocje, wiesz, musisz taki być, wiesz. Ja mówię, ale nie muszę taki być, mogę być normalny, emocjonalny, tylko prawidłowo muszę tego użyć. Tak? Mogę się gniewać, mogę się cieszyć, mogę skakać do góry, w ogóle fikać koziołki, rozumiesz? Mogę to wszystko robić, bo Bóg mi to dał i Bóg chce, żeby mnie prawidłowo zarządzał. Ja sobie zarządzam duszą moją, zarządzam duszą moją. Problem jest wtedy, kiedy dusza działa samodzielnie. Pamiętajcie, dusza nie może działać samodzielnie. Po drugie, dusza to nie jest taki zbiór, tak, który przyjmie napomnienia ducha. To jest bardzo ważne, żebyśmy teraz zrozumieli. Duch musi zarządzić duszą za pomocą brutalnej siły w postaci prawnej. Tak to działa. To nie ma tak. Słowo zmieńcie myślenie, tak? Niektórzy myślą, zmieńcie myślenie, Paweł mówi o zmianie myślenia, to myślę, że to będzie polegało na tym, że my sobie dajemy jakiś taki komforcie, że jakoś te myśli się nam zmienią. Wiecie, na czym polega zmiana myślenia? Na brutalnym wyrzucaniu jednych toków myślowych i na przyjmowaniu innych toków myślowych. To jest brutalne. To jest brutalne. To jest ingerencja w nas.
Rozumiecie? Dusza nie lubi ingerencji. Dusza mi nie dam, nie oddam. Będę tak myślała całe życie. Zamknij mordę. Będziesz myślała tak, jak mówi pismo. Ja tak postępuję ze swoją duszą. Ja tak z nią postępuję. Nikt mi z nią nie postępuje jakoś. Dlatego, że to ja, duch, tak, mam władzę stuprocentową nad moją duszą. A ludzie się mówią, Panie zmieni mi myślenie. W ogóle nie wiem, czy Ty mnie rozumiesz. Panie zmieni mi myślenie. Ja kiedy będę Was uczył o modlitwie, to powiem Wam, powtórzę Wam to, co powiem Wam teraz. Bóg w ogóle nie odbiera modlitw, które nie są oparte na prawdzie. W ogóle możesz 3000 lat coś sobie tam dłubać w modlitwie. Się nic nie zdarzy. Albo to oprzesz na prawdzie, albo nie. Jeden z moich przyjaciół miał widzenie duchowe. Zszedł sobie z piętra do kuchni, tam zazwyczaj czytał sobie Biblię, a rankiem, więc i ten tak zrobił. I czytając Biblię i modląc się, miał tutaj stolik, a tutaj było okno. I popadł w zachwycenie w ogóle. I zobaczył potężnego anioła, który stoi koło jego domu. Miał wielki łuk ten anioł, miał kołcz od strzał i stał. Był ogromny. I w oddali ten mój przyjaciel zobaczył demoniczny atak. Zbliżała się horda demonów. Zbliżała się do jego domu. Mój przyjaciel był zaniepokojony. Patrzył na reakcję anioła. Anioł stał. Demony się zbliżały. On zaczął się modlić w tej wizji i mówi, Panie, Boże, no zrób coś, zobacz, co się dzieje. Jest atak na mój dom. Jest atak na mój dom. I wiecie, co on słyszał od Boga? Więc coś zrób. Panie, co mam zrobić? Uruchom anioła. Panie, jak mam uruchomić anioła? No powiedz mu, żeby ruszył. Użyj autorytetu, który masz. Wtedy on spojrzał na anioła i powiedział, w imieniu Jezusa, broń tego domu. Natychmiast anioł ruszył jak awana. I wiecie, co było? Demoniczne siły musiały się wycofać. Anioł ruszył jak awana. Na czyje słowo? Na słowo mojego przyjaciela. Nie na słowo Boga! Wiecie, jaka jest prawda? Niebiosa są niebiosami Pana. Amen? A ziemię dał komu? Synom ludzkim. To jest religia i kłamstwo, że Bóg suwerennie sobie działa na ziemi. To jest religia, kłamstwo i oszustwo. Wielkie, wielkie oszustwo. Bóg dał Ci odrodzonego ducha. Odrodził Cię, tak? I stałeś się generałem. Najpierw dla swojej psychiki i swojego ciała. Masz tym zarządzać. Zarządzać. Rozumiecie? Pozwól, coś Ci powiem o chorobie. Będziesz tak zdrowy, jak chcesz. Będziesz tak zdrowy, jak chcesz. Czyli tak, jak zarządzisz w swoim duchu, tak będziesz miał. Będziesz coś o pieniądzach? Będziesz tak bogaty, jak chcesz. Będziesz coś o szczęściu? Będziesz tak szczęśliwy, jak chcesz. Tak, jak zarządzisz, tak będziesz miał. Bo jak nie, to twoja dusza będzie zachowała się jak wariatka bez Pana. Tak będzie chodziło. Rozumiesz? A twoje ciało będzie szło za duszą, bo ciało to jest głupie płód. Ciało to w ogóle nie... Ciało to jest bezrozumne, to jest cielak, taki wiesz, to jest cielak. To jest ciele, ciele, zwykłe ciele, które idzie tam, gdzie psychika chce. Psychika chce tam, a ciało, ja mam problemu. Idziemy do burdelu, żaden kłopot. Idziemy do kościoła, nie mam problemu. Ta ciało nie ma żadnego problemu, czy idzie do burdelu, czy idzie do kościoła. Ciało wszędzie pójdzie. Tam, gdzie dusza będzie chciała. Zauważyłeś to? Jeszcze nigdy nie widziałem takiego czegoś, jak ktoś pije alkohol na przykład, bo nie pije alkohol, jest taka blokada w ciele ciała, mówi, nie napiję się nigdy tego. Takiego czegoś nie ma. No ciało pije normalnie, bierze, pije i do widzenia. Tak? Bo ciało lubi być upite. Przecież na szczęście, bo ten świat jest nie do przyjęcia, ludzie.
Proszę kurczę, albo będziesz pijany w duchu, albo będziesz pijany w ciele, na co ci musisz lecieć. Albo będziesz leciał przed ciebie na duchu świętym i doprowadzi cię do tego, że będziesz pijany w duchu całe życie chodził, albo doprowadzi cię do tego, że będzie ciało pijane, bo to na trzeźwo to nie wyrobisz. No bo to jak to wyrobisz na trzeźwo, weź w świecie. Weź tu żyj. Człowiek, to jest nieprzyjazne miejsce do życia, człowieku. Jaka planeta dziwna. Zrozumcie mnie. Jeżeli nie będziemy prawidłowo zarządzać za pomocą naszego ducha, naszą duszą i ciałem, to nie będą w naszym życiu następowały zmiany. I nie będzie tego robił Bóg. Bóg ci dał ducha, w którym zamieszkał. Bóg mówi, czego chcesz jeszcze ode mnie? Panie, dotknij mnie. Co ty w ogóle z tym dotykaniem? No dotknij mnie ciągle. Czemu mam cię dotknąć? Bo ciężko mi jest w życiu. To ciężko ci w życiu. No to masz takie życie, jak chcesz. Ludzie, my mamy życie, jak chcemy. Jakie chcemy, takie mamy. Zobacz, jaka to jest wolność. Ja w ogóle mogę zrobić, co chcę. Nic mnie nie może zatrzymać przed tym. Chcę zakładać kościoły, zakładam kościoły. Chcę uzdrawiać chorych, uzdrawiam chorych. Rozumiesz? W ogóle rozumiesz? Zgodziłem się z prawdami Bożymi, sobie innej to robię. Jak zakładałem zespół finansujący, jak wchodziłem w pełnoetatową służbę, zakładałem zespół finansujący, wy nie żebyście wy słyszeli pastorów, którzy mnie tłumaczyli, że nic z tego nie będzie. Mówi do mnie tak, Artur, co ty? Mówi, to ludzie, wiesz, będą płacili miesiąc, drugi, może pół roku, a potem zapomną. Ja mówię, ale to ty masz takie doświadczenie. To ty masz takie doświadczenie. Wiesz, jakie ja mam doświadczenie? Ja mam doświadczenie na pułapie prawdy, ale znam prawdę, Znam prawdę. Pamiętacie przez wczorajsze nauczanie? Znam prawdę. Jezus to prawda. Co Jezus zrobił? Zbudował zespół finansujący. I koniec. Człowieku, i chodziły za nim babki, podbierały proszę ciebie niewierzącym mężom i przynosiły mu. No i koniec. Jezus miał zespół finansujący. Zbudowałem zespół finansujący. Znalazłem jeden przykład, na którym się mogłem podeprzeć, to był przykład Dereka Prince'a. Zrobiłem dokładnie to, co zrobił Derek Prince. Zbudowałem zespół finansujący. Od tamtej pory, miesiąc w miesiąc, płynie tylko coraz więcej pieniędzy na naszą służbę. Coraz więcej mamy pieniędzy w naszej służbie. Po prostu. Usługujemy ludziom, a ludzie nas błogosławią pieniędzmi. Prosta jak konstrukcja cepa. Rozumiecie? W ogóle bardzo proste. Tak wyrażają wdzięczność. Co tutaj w ogóle do tego żadna jakąś filozofię porabiać? Rozumiecie? Żadna filozofia. Dlaczego? Tak jak, dlatego, że ja znam mechanizmy. Tak? Ustanowiłem te rzeczy. Tak? Skoncentrowałem na tym całą swoją duszę, tak? Wykonałem działania za pomocą ciała i rzecz się dzieje. I dziać się będzie, tak? I tylko co jakiś czas ustalamy podwyższenie wpływów finansowych, tak? I mówimy, w tym miesiącu, ojcze, my chcemy, żeby wpłynęło tyle pieniędzy, i tyle pieniędzy, i tyle pieniędzy. My chcemy tego, ojcze. Bo my wiemy, co będziemy z tymi pieniędzmi robić, bo nie jesteśmy idiotami skończonymi. Tak? Pokazuję wam, czym jest jakaś formuła zarządu. Miałem w swoim życiu wiele problemów z moją duszą. Jak wiecie doskonale, byłem zboczeńcem seksualnym. I wszedłem jako zboczeniec seksualny do królestwa. Narodziłem się z Bożego Ducha, ale moja psychika dalej była pogięta na pułapie seksualnym. Rozumiesz? Ja bym mógł Freudowi zadawać pracę domową. Człowieku. Jak ja poczytałem takich wniosków, to że tak poczytałem, mówię, cienias. Rozumiesz? I teraz ja w tym stanie przychodzę do Jezusa, tak? Ja mówię, ojej. Co ja mam z tym zrobić wszystkim, tak? Ale wiesz co? Zacząłem zarządzać. Zacząłem zarządzać moją duszą. Czy to się skończyło w przeciągu dnia czy dwóch? Nie. To trwa.
rocznie potrwało, ale z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej i w pewnym momencie, tak, wyprostowałem wszystkie skrzywienia w mojej psychice. Wszystkie. Wszystkie. To samo było z odrzuceniem w moim życiu. Bardzo silne odrzucenie. Wyprostowałem odrzucenie. Użyłem odpowiednich narzędzi. Wczoraj opowiadałem tutaj, w jaki sposób przebaczyłem mojemu ojcu i w jaki sposób wyleczyłem rany w swoim życiu. Tak? Najpierw musiałem uznać, że nienawidziłem ojca. Ojciec już nie żył, więc nie mogłem z nim porozmawiać. Tak? Następnie przyjąłem od Boga słowo i przebaczyłem mojemu ojcu przez akt decyzji, ale dalej byłem poraniony i zniszczony w środku. Tak? Nie byłem w stanie w ogóle nic z tym zrobić. Kiedykolwiek myślałem o moim ojcu, tak, to myślałem w ogóle o tym, że w ogóle nie chciałbym, żeby taki człowiek istniał w ogóle w życiu. I najpierw Duch Święty powiedział, a teraz zmusisz, posłuchaj, co powiedział, zmusisz swoją psychikę, tak, żeby dała impuls swojemu ciału, że powiedziało tatuś. Ja nigdy nie powiedziałem tatuś. Nigdy. Wiesz, co zrobiłem? Zgwałciłem moje przekonanie. Powiedziałem tatuś. Mówię, Boże, dziękuję Ci za mojego tatusia. Zacząłem płakać i mówię, Duchu Święty, prowadź mnie dalej, bo ja co mam dalej robić? I Duch Święty powiedział do mnie tak, a teraz zmusisz swoją psychikę i nakażesz swojemu umysłowi, aby wyobraził sobie wszystkie ubrania, które nosił Twój tatuś. Ja sobie wyobraziłem te wszystkie ubrania i jego w tych ubraniach. Rozumiesz? I on chodził przede mną w tych ubraniach. I wiecie, co się zaczęło dziać? Zacząłem być dumny z niego. Rozumiesz? I mówię, Boże, chcę iść dalej. Duch Święty do mnie powiedział, a teraz zmusisz swój umysł, żeby napisał wiersz na tatusia. I napisałem dla niego wiersz. I wiecie, co po skończeniu tego wiersza się stało? Pokochałem go. Pokochałem mojego tatę po śmierci. Ja go pokochałem. Wiecie, co ja mam dzisiaj w sobie? Miłość w ogóle do niego. Normalnie w ogóle. On pewnie jest w piekle. Rozumiecie? W ogóle prawdopodobnie tam gdzieś jest. Pewnie się nie spotka nigdy. Chociaż nie wiem. Przed śmiercią jakoś dziwnie się zachowywał. Wiecie. Mama mi opowiadała w ogóle, dziwnie się zachowywał w ogóle. Był dziwny. Przez ostatnie dni. Wiecie, jako nienawrócona kobieta też nie od dzisiaj jest nawrócona. Ale wtedy ona mówi, ja nie wiem. Mówi. Może coś się w nim zdarzyło, ale to są moje dywagacje. Nie chcę o tym w ogóle. Bo to, dla mnie to jest nieważne. Tak, w ogóle nie mam żadnego parcia, żeby się z nim spotkać. Ani żeby się z nim nie spotkać. Rozumiecie? W ogóle pokochałem go, tak jakby nigdy mi nic nie zrobił złego. Wiecie, jak to się stało? Zgwałciłem moją psychikę za pomocą mojego ducha, używając prawdy Bożej, zmuszając mój umysł do tego, aby wymienił pogląd swój na pogląd Boży. To jest zarząd. Zarząd. To samo zrobiłem z całym systemem doktrynalnym, tak? I z wieloma innymi rzeczami. Masz władzę nad swoim umysłem, a nie umysł ma władzę nad tobą, bo ty jesteś duchem. Stoisz wyżej. Rozumiesz? Stoisz wyżej. Jesteś jak filar Boga, a dusza jest niżej. I ona musi, zaznaczam, musi wykonywać twoje polecenia. Bo Słowo Boże mówi, że istnieje taka zasada, tak? Że mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo. Słyszeliście o tej duchowej zasadzie? Mniejszy od większego. Twój duch jest większy, a dusza jest mniejsza. Słowo błogosławić oznacza uszczęśliwiać. To nie jest to, niech cię Bóg błogosławi. To w ogóle to nie wiadomo, do czego to przyjąć, niech cię Bóg błogosławi. Błogosławić to jest uszczęśliwiać. Uszczęśliwiać. Kiedyś Terek Prynz przyszedł do zboru, jak jeden brat się go zapytał, czemu braci nie masz takich dni, czemu się nie uśmiechasz? Wiecie, on w kościele zielonośrodkowym, pamiętacie, co wam mówiłem o uśmiechaniu się. Był tam w tym kościele i jak tam się uśmiechali, ale Derek się nie uśmiechał, bo coraz bardziej poznawał Boga, nie był uśmiechnięty. I on go zapytał, czemu się nie uśmiechasz? Derek mówi, daj mi $100, się uśmiechnę. Ho, 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 ho. Też mi pobłogosławi, daj mi $100. Co ty mi mówisz, jeśli Bóg błogosławi, weź. Jeszcze wymaga, żebym się śmiał. On ich rozwala, Derek. Rozumiecie? No ich rozwalał, w ogóle prawdą ich rozwalał. Pobłogosławić znaczy uszczęśliwić. To znaczy, że duch twój może błogosławić twoją duszę poprzez co? Poprzez zarząd, bo dusza potrzebuje zarządu, tak jak małe dziecko potrzebuje zarządu. Małe dziecko potrzebuje zarządu.
Jak my uczymy rodziców wychowywać dzieci, to ja mówię tak, pierwsza podstawowa sprawa. Proszę was, nie zróbcie sobie z dzieci kolegów. Zrobicie sobie z dzieci kolegów, to sobie strzelicie w kolano. Dzieci potrzebują rodziców, a nie kolegów. Dzieci potrzebują rodziców. Rodziców, a nie kolegów. O, jest różnica między rodzicem a kolegą, tak? Czy możesz swoim dzieckiem przyjaźnić, jak będzie dorosły? A na razie zarządzaj dzieckiem w imieniu Jezusa. Jak będziesz dobrze zarządzał dzieckiem, to go w odpowiednie miejsce prowadzisz. Tak? Pobłogosławisz go, jak będziesz nim zarządzał. Jak jeżeli ktoś z was tutaj jest osobą zarządzającą w firmie, tak? To jak ty błogosławisz swoich podwładnych? Czym ich błogosławisz? Prawidłowym zarządem. Bo jak ty nie będziesz nimi zarządzał, to oni się rozlecą i pójdą w człowieku w różne miejsca. I zrobią, rozumiesz, różne rzeczy, których nie będziesz chciał w ogóle, żeby istniały. Błogosławisz zarządem. Duch człowieka błogosławi duszę zarządem. Nie bój się rządzić duszą. Musisz rządzić swoimi myślami. Nie to, że ja myślę, to chcę. Leżę i myślę. Człowieku, ja mówię, no jak? My ludzi uczymy, co robisz przed snem. No tak leżę i myślę, o czym myślisz przed snem. Bo myślisz przed snem, czy ty jesteś przytomny? Innymi językami, to się modlę, to dzisiaj przed snem. Mówię, twój umysł jeszcze się nie nadaje, żeby myśleć przed snem. Bo ty jak zaczynasz myśleć przed snem, zaczynasz się martwić, troskać, zaczynasz wymyślać różnego rodzaju rzeczy, wyświetlasz sobie jakieś dziwne filmy. Rozumiesz? Infekujesz go innymi językami do snu. Kładziesz się szamalara, menebelas, debelara, raz usiniesz. Aż usiniesz. Musisz się do tego zmusić. 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 Rozumiesz? Zmusić. To nie jest... Zobaczcie, nam wprowadzono do głowy coś takiego, że przychodzimy do Boga i łaska, tak na łaski przedstawiono, no łaska polega na tym, że my stajemy się takimi w ogóle karpikami wywalonymi do góry brzuszkami i my płyniemy z takim nurtem rzeki Bożej i teraz... I teraz Pan jest z nami, tak się ta plama, i teraz to się będzie zmieniać, tak? Przez co się, wiesz, przez osmozę coś się zmieni. Rozumiesz? Coś tam przez pory przejdzie i w ogóle nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Ja kiedy uczę o łasce, mówię, z łaską się współpracuje, albo łaska w tym życiu nie będzie działać. Tak? Z łaską się współpracuje. Tak? Nie współpracujesz z łaską, łaska nie działa i po prostu patrzysz zazdrośnie na innego brata czy siostrę, że u niego działa, u ciebie nie działa. Tak? Ja otrzymuję mnóstwo telefonów. Wiesz, bracie, zrobiłem to, co powiedziałeś, u mnie nie działa. Ja mówię, zmień wiarę. Zostań buddystą czy kimś innym, rozumiesz, mój człowiek, no bo mu trzeba powiedzieć głupiemu głupotniego, bo on mówi, że nie działa. No jak może nie działać Bóg? No Bóg nie działa. Po prostu w ogóle nie robisz tego, co mówię do ciebie. Tak? Zacznij zarządzać duszą za pomocą różnorakich metod. Nie pytaj się siebie, czy mi się chce, no bo przeczytałem w Biblii, że Pan daje chcenie, a ja nie mam chcenia, to idę do kościoła. Do kościoła nie idzie człowiek w niedzielę, bo chcenia nie ma. A jeszcze potem mówi, miałem takie prowadzenie od Pana, żeby zostać w domu i oglądać online, taki kościół online, będzie teraz kościoły online. I one mają tysiące w ogóle ludzi. I tam wychodzi kaznodzieja w studiu, tam nie ma nikogo. Rozumiecie? I on głosi online. Ja mówię, co w ogóle za historia? Mówię, ty uważasz, że Pan online cię online? Pan cię prowadził? Czy Pan tego słowa nie znał w ogóle, jak chodził tu po ziemi? Słyszałeś, że Chrystus jest prawdą? Jakie online? My ludzie mówimy, my online w kościele dopuszczamy dla tych ludzi, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Na przykład nie ma kościoła, jest Ameryka i on tak sobie pojechał i on tam nie ma kościoła, jeszcze nie znalazł. Rozumiesz, to my mu puszczamy online, żeby on to zobaczył, tak? Albo tym właśnie to w ogóle wiesz, że chcący wejdą na naszą stronę. Któregoś razu zdarzyło się coś bardzo dziwnego, słuchajcie. W niewytłumaczalnych okolicznościach połączyło nas z największym na świecie portalem gier internetowych. Rozumiecie? I nasze nabożeństwo wskoczyło tam w różnych miejscach świata. W ogóle, no nie? Mieliśmy w ciągu nabożeństwa jednego, tak? Chyba około 1,5 miliona punktów. W ogóle chcieli do nas wejść. Ale... W ogóle serwer nas zablokował.
musieliby w ogóle wiedzieć. Kupa ludzi wchodziła, w ogóle wiesz, z całego świata, wiesz, co to w ogóle jest za historia, co to się dzieje, wiesz, bo to na tym go siedzi, gra w jakąś tam pierdółkę, a tego fuu! Wyskoczył u kościół mocy w Warszawie. W ogóle wiesz, tak to się nam w naszej mowie, to jest użycie Boże, tak? To jest jakieś zjawisko Boże, ale nie jest zjawiskiem Bożym, że gość idzie do kościoła, bo nie ma chcenia! Ponieważ list do Hebrajczyków mówi tak, nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń. I teraz w duchu jest taka prawda. I teraz leżysz do góry kołami rano i mówisz tak. I się duch, ja nie pójdę do kościoła. I myślę, że jakby tak nie mam wewnętrznego prowadzenia. Wstań duszą. Ciało zakładaj gacie. Wychodzimy. Przecież prawda jest taka, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, tak? Taka jest prawda, to jest duchowa prawda, ona jest w twoim duchu. Co cię obchodzi, to ci proponuje dusza. Ty myślisz, że Pan, ludzie pomyślą, że Pan dał słowo, a potem Pan poszedł sobie i mówi słowo słowem, a ja. Tam jest napisane, nie opuszczajcie zgromadzeń, ale ja nie daję chcenia i on sobie ich opuszcza i wszystko jest git. Ale że potem mówi, Pan mi powiedział, mówię, ty masz w ogóle jakieś urojenia, ty twierdzisz, że ty Boga słyszysz, że to jest urojenia. Jaki Pan? Słuchajcie, tłumaczę jednej kobiecie, ona w kościele w Cieleńczu na wiedzy. Ona mówi, ona ma prowadzenie, że ten i ten zostanie jej mężem. Dobrze. Przyjechał ten jej mąż raz do nas do kościoła, patrzyłem na niego, zaburzony jak piątek z pokracją. Mówię do niej tak, słuchaj. W ogóle to nie jest człowiek, za którego masz wyjść za mąż. Pan mi powiedział, mówię, pan nie jest psychopatą, pan by cię nigdy nie władował w takie punkty. Mówię, w ogóle pozwól, żeby ten człowiek dał ci świadectwo chodzenia z Bogiem. Mówię, rozumiesz, niech ci da świadectwo chodzenia z Bogiem, bo ja w ogóle nie wiem, czy on Jezusa zna. W ogóle, bo wygląda mnie takiego, co nie zna. W ogóle się zachowuje w ogóle, a jeżeli zna Jezusa, to ma tak głęboko ukryte to w sobie. Tego ukryte, to jest to wewnętrzne, co jest, które się nic nie manifestuje na tym. Mówię, słuchajcie, nie, pan mi powiedział, pan mi powiedział. Pojechała do niego, pojechała tam do niego. Dzwoni do mnie, pastorze, mówię, co chcesz ode mnie? Ona mówi, no pan nam powiedział, żebyśmy razem zamieszkali. Pan mi powiedział teraz. Pan mi najpierw powiedział, żeby ciebie z tym gościem się od tego. Teraz ślubu nie mają, pan mi powiedział, żeby z nim zamieszkała. No to jest pan, cały czas pan, ze wszystkim jest pan. Pan. Czy to jest schizofrenia? To są schizofreniczne, to jest poruszanie się na pułapie duszy. To są wszystko jej duszewne zajawki, tak? Ku stymulacji ciała, tak? Ja wam daję takie proste przykłady. Tam nie ma, to nie jest prowadzenie ducha. A ja jej tłumaczyłem, weź autorytet tam. Nie. Pan mi powiedział, ja mówię, nie słyszysz Pana! Przeze mnie mówi Pan do ciebie na razie. Ty nie masz żadnego wewnętrznego mówienia, bo teraz krzywe masz wszystko, krzywo. Tak? W ogóle nie zarządzasz w duchu, nie zarządzasz. Nie zarządzasz, ponieważ duch, rozumiecie, to jest bardzo ważne, on się porusza tylko w prawdzie. W twoim duchu jest cała prawda, w twoim duchu jest prawda. Twój duch nie wykona żadnego ruchu poza prawdą, bo w nim mieszka duch Chrystusa, który jest kim? Prawdą. W duchu jest Duch Święty, czyli Duch Chrystusa, który to Chrystus jest, jak powiedziałem przedwczoraj, prawdą, bo się tak wziął przedstawił nawet, ja jestem prawda. I w duchu jest tylko prawda. I twój duch nigdy nie wydaje impulsów kłamliwych. Ale jeżeli nie będziesz zarządzał w duchu swoją duszą, to twoja dusza będzie żyła na pułapie różnorakich kłamstw, jak będzie chciała. I będzie stymulowała twoje głupie ciało, które będzie szło tam, gdzie ona mu powie. Takie to jest zjawisko. Jesteśmy trójjedyni. Rozumiecie? W naszym życiu może dochodzić do potężnych dramatów i spiętrzeń, tak? Albo może być dobrze. Ale zawsze musisz zrozumieć, że to jest jedno, że to jest funkcjonowanie trójjedności. Czy tak będzie przeżywał kryzysy. Zarządzanie duszą i ciałem jest kryzysowe. Stajesz w kryzysach. Trudno mi jest, no trudno. Ja wiem, że trudno. Komu było łatwo? Jezusowi było ciężko wisieć na gwoździach, się dusić, tak? To nie oznacza, że tobie będzie łatwo w życiu, tak? Pan zawsze będziesz zwyciężał dzięki temu, co Jezus zrobił, a nie, że będzie ci łatwo.
Ja jestem człowiekiem, który głosi Ewangelię sukcesu. Bo ja w ogóle nie znam tej Ewangelii. Ja tylko prosperity znam. Ja w ogóle nie znam czegoś innego. Bo w ogóle ja uważam, że każdy człowiek, który poznał Jezusa, to jest skazany na sukces. W ogóle nie ma dwóch stanów. Nam się nie może nic nie udać. Tak? Nic. Nawet jeżeli zginiesz śmiercią męczeńską, tak? To jest tak, zarobisz na tym w niebie. Człowieku cięższą koronę o 30 kilo dostaniesz. No. Więcej kosmosów zarząd dostaniesz. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj tylko jedna kula w łeb, tak? A potem cztery planety więcej do zarządu. Opłaca się? No kurczę, opłaca się. Się opłaca nawet umrzeć. Tylko wiesz, jak muszę prawdziwe prosperity. Bo jest prosperity zubożone. Tak? I jak muszę prawdziwy ruch wiary. I to, co wam głoszę, tak? To jest ruch wiary. Zarząd. Prawidłowy zarząd. Ty musisz zarządzać swoim umysłem, emocjami i decyzjami. Bo inaczej będziesz błądził. Twoja dusza nie może działać samodzielnie. Nie możesz też jej traktować w sposób uprzejmy. Owocem zaś ducha jest uprzejmość. Zobaczycie to? To jest coś, co w duchu jest. Uprzejmość. To jest w ogóle inny produkt. Niektórzy myślą, że to w duszy jest uprzejmość, że dzień dobry, że to jest to. Że owocem ducha to jest dzień dobry. W czym mogę pomóc? Tak? Panie przodem, w ogóle wiesz, to nie jest ta uprzejmość. To jest stawu armii. W ogóle normalny, tak jak w świecie, tak wiesz, normalny stawu. Tak? Uprzejmość jest innym produktem. Nie będziemy o tym mówić, bo to nie na to jest w ogóle przestrzeń. Trój jedyny człowiek jesteś. Nie zapominaj o tym. Oswój się z tym i zacznij prawidłowo tego używać. Idąc dalej, chcę ci pokazać myśli. Posłuchaj teraz. Jeżeli ktoś z was to zapisuje, to zapisujcie sobie. Ja nie będę tego czytał, bo nie mamy na to czasu. Zapisujcie sobie adresy biblijne. I tak zaczniemy od Psalm 94:11 o myślach. Psalm 94:11. Ludzkie myśli to marność. Zobaczcie, to jest jaka jest opinia Boga. Kicha. Ludzkie myśli to marność. Ile tych myśli to marność? Wszystkie. I koniec. Co to jest marność? Bycie ulotnym. Bycie nietrwałym. Bycie bezcelowym. I bycie bez wartości. Te cztery elementy składają się na marność. A więc myśli nieprzemienione przez Ducha Świętego nadają się do tego, żeby je spuścić w kiblu. I ludzie jeszcze śmieją przyjść i powiedzieć do ciebie, że tak myślałem. Ja mówię, posłuchaj, jeżeli myślałeś inaczej niż mówi prawda Boża, tak? To każda twoja myśl nie nadaje się do użytku prosperności. Izajasz 55:8. Bóg nie ma nic wspólnego z ludzkimi tokami myślowymi. To pokazuje ten werset. Nic wspólnego, nie trochę. Nic wspólnego nie ma Bóg z ludzkimi tokami myślowymi. Dalej, Izajasz 59:7. Myśli ludzkie są zgubne. Czyli prowadzą do śmierci, zniszczenia, destrukcji. Mówię wam to, żebyście zrozumieli, jaka jest powaga sytuacji. Albo będziemy brać autorytet nad myślami, będziemy wymieniać nasze myśli na myśli Boże, tak? Albo polegniemy. Po prostu. Następna rzecz, treny, czyli lamentacje Jeremiaszowe 3:62. Myśli szatana uderzają w ludzi i chcą znaleźć w nich swoje oparcie. Jak działa diabeł? Diabeł szuka w umysłach ludzi punktów zaczepienia. I to się nazywa wpływ demoniczny. Wiesz, czym jest wpływ demoniczny? To jest ingerencja diabła w twoją duszę. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, więc nie możesz być opętanym człowiekiem. Co to znaczy być opętanym? Nie może diabeł zamieszkać w twoim duchu, bo tam jest kto?
Duch Święty. To jest kawalerka. Tam na dwóch nie ma więcej. Jednoosobowa kajuta. Jest już zajęta. Ale diabeł się wcale tam nie pcha. Bo niestety, ale musisz taką rzecz wiedzieć, że ty i ja używamy te 6-10% umysłu, tak? A niestety diabeł używa 100% umysłu. Sukince. 100%. To czysty intelekt. Czysty intelekt. Kiedyś takiemu jednemu człowiekowi głośno mówi, no, nie chciał przyjąć Jezusa, parę to pyszny człowiek, był przywódcą grupy przestępczej. Znaczy dzisiaj jest narodzony z Bożego Ducha. A wtedy był przywódcą. Mówi, no, ja bym z tym diabłem się spotkał, mówię, ale człowieku, on by cię wciągnął jak kręgę koksu. Mówi, ty masz w ogóle pojęcie, o czym ty w ogóle rozmawiasz, on taki kawał chłopa. Mówię, no weź, mówię, człowieku, ty możesz tak się odzywać do swoich kolegów. Mówi, bez Jezusa, tak, jesteś zmiażdżony. Zmiażdżony. Co robi diabeł według trenów 362? Diabeł szuka, pamiętaj, szuka zaczepienia w ludzkich duszach, dokładnie w ludzkich umysłach, tak? Takiego zaczepienia, gdzie nastąpi łączność. Czyli on chce się podłączyć do twojego życia. I zdemonizowanie człowieka jest niczym innym jak różnego formą łączności. Tak? Niektórzy ludzie mają taką łączność wierzący z diabłem, bo jak oni mają łączność człowieku. I trzeba uważać po prostu o tej łączności. W ogóle. Spójrzmy dalej, 2 Koryntian 11:3. Szatan skarża myśli za pomocą kłamstwa na temat Boga. Co robi szatan? Skarża myśli ludzkie kłamstwem na temat Boga. Popatrz. Modlisz się o czyjeś uzdrowienie. Rozumiesz? Modlisz się o uzdrowienie. I człowiek. On dzwoni potem do ciebie i mówi tak. Nie zostałem uzdrowiony. Wiecie, co w jego głowie jest? Bóg mnie nie uzdrowił. Wiecie, co on ma zrobione w głowie? Jest skażony informacją diabelską. Bóg mnie nie uzdrowił. On tą rzecz ma w głowie. Diabeł znalazł przyczółek, tak? I włożył mu myśl do głowy. Połączył się z tą myślą. Diabeł nie może, on nie zna myśli. Wiecie co? Wiecie, to jest niesamowita historia. Diabeł nie zna twoich myśli, bo on tego nie zna. Natomiast on na podstawie obserwacji twojego życia, to jest świetny psycholog, na podstawie obserwacji twojego życia, twoich działań, przez wiele lat, tak, wiedząc w ogóle kim jesteś, z dziada, prababki, praprababki, rozumiesz, znając w ogóle cały rys twojego życia, tak, on w ogóle świetnie wie, jak ty będziesz reagował, bo wiecie, jakim jesteśmy czytelni. Wyobraź sobie tylko, że znasz człowieka, jakiegoś ty, jako człowiek, znasz drugiego człowieka 20 lat i go bardzo dobrze znasz, na przykład jak jest mąż i żona, znają się w ogóle 20 lat na przykład, przecież oni się odczytują w ogóle jak książka. Spojrzy jedno na drugie, po 20 latach małżeństwa i w ogóle wie, o co chodzi. Rozumiesz? Ale przecież nie znają swoich myśli. Ale 20 lat żyją w jednym domu, 20 lat obserwują swoje reakcje. Diabeł żyje przy człowieku wiele lat od jego urodzenia, rozumiesz, przez całe życie i zna jeszcze jego pokolenia. On zna te wszystkie rzeczy. A więc on wie, co to jest za człowiek. W ogóle on nas zna. Słuchajcie. Mu jesteśmy. I teraz on wie, co ty masz w głowie, nie na zasadach takich, że ci tam wszedł i zobaczył, bo on nie może, tylko na zasadach wielorakich zachowań twoich. I on się podłącza pod takie rzeczy. Łączy się w przeciwny sposób jakiś. I zaczyna stymulować te rzeczy, jeżeli nie zostaną wymienione. Bo jeżeli wymienisz tok myślowy, on nie ma się pod co podłączyć. Wymień tylko tok myślowy. Popatrz. Myślenie tej osoby, którą przytoczyłem, która mówi, Bóg mnie nie uzdrowi. Ponieważ ta osoba ma w myślach takie coś. Bóg uzdrawia lub nie uzdrawia. Rozumiecie? Ona ma taki tok myślowy. Bóg uzdrawia lub nie uzdrawia. I teraz ta osoba nie zostaje uzdrowiona i ona mówi, aha, czyli Bóg mnie nie uzdrowi. Tak? Diabeł jest zahaczony o tą myśl.
Ale jest inne myślenie, na przykład moje, które brzmi tak. Bóg dzisiaj nikogo nie uzdrawia. Bóg 2000 lat temu w Chrystusie Jezusie wszystkich uzdrowił. Amen. W Jego ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. A więc nie ma to żadnego znaczenia, czy odczułem efekty modlitwy teraz, czy nie, ponieważ ja jestem jaki zdrowy. Położyli na mnie ręce. Jestem zdrowy. Halleluja. W ten sposób pozbyłem się raka. Przez 2 tygodnie, czy nawet więcej, ogłaszałem, że nie mam raka, widząc go w lutrze. Rozumiecie? I on zniknął. Miałem skierowanie do szpitala. Pani profesor powiedziała, że najwyżej cud mi pomoże, albo muszę mieć operację, ale będzie to też bardzo niebezpieczna operacja. Miałem wykupione szczepionki, ale uwierzyłem w słowo i uznałem się za kogo? Za zdrowego. Moja żona jeszcze była nienawrócona, moja mama była nienawrócona, moja żona mówiła, połóż się do szpitala, bo umrzesz. Ja mówię, nie kładę się do szpitala, bo do szpitala się kładą w pożywności. A ja jestem w drodze. Ona mówi, masz górę na twarzy wielkości mandarynki. Ja mówię, chyba śmiesz. Mówię, nie mam guza. Ona mówi, jesteś idiotą. A jeszcze przy okazji zostanie szczury w Duchu Świętym w tamtym czasie. A mamy aplikację przy takim jednym pokoiku. Ona podsłuchiwała przez ścianę, a ja się modlę w innych językach. Ona mówi do mnie, jesteś chory psychicznie. Jeszcze zacząłeś drogotać teraz. I w ogóle masz człowieku raka, masz zdiagnozowanego raka na twarzy, masz guz, bo go widać, tak? I ty bełkoczesz, i ty mi teraz mówisz, że ty jesteś do szpitala, bo ty jesteś zdrowy, jesteś chory psychicznie. Ja mówię, Agata, muszę z przykrością przyznać, muszę przykrością stwierdzić, że nie jestem chory psychicznie, jestem zdrowy i nie mam guza. My takie rozmowy mieliśmy, rozumiesz? Przez człowieku, przez 2 albo 3 tygodnie. Ja się goliłem po tym guzie, goliłem się po nim, rozumiesz? I mówię, ojcze, dziękuję ci po prostu, że nie mam guza w ogóle, to cudownie, nie mam żadnych guzów. Po 2 tygodniach on zaczął się zmniejszać, a potem się wchłonął i zniknął. Wiecie dlaczego? Bo ja zgwałciłem swoją duszę i zadałem kłam moim oczom! Co mnie moje oczy? Wiara jest pewnością tego, do czego oczy są niepotrzebne. A więc w wierze chodząc oczy kłamią. Rozumiesz to? Jeżeli chodzisz w wierze, to twoje oczy kłamią. Musisz uznać, że kłamią. Musisz zobaczyć chore miejsce i powiedzieć, że to jest kłamstwo. To nie jest chore miejsce. Ale żeby tak mówić, to trzeba mieć wymienioną głowę. A żeby tak zrobić, to trzeba samemu to sobie zrobić. Ja wymieniłem toki myślowe, o które zahaczał się szatan, na takie, o które się szatan nie może zahaczyć. Włożyłem sobie do głowy informację, że Jezus Chrystus dostał raka mojego na krzyżu Golgoty. Rozumiesz? Ja sobie wyobraziłem Jezusa z guzem na twarzy, przybitego do krzyża. I mówię, Boże, dziękuję ci, że jeden rak na jednego człowieka. To już nie jest mój rak, to jest rak Jezusa. Rozumiesz? Jak miałem, zwichnąłem sobie nogę w kolanie i zrobiła mi się woda w kolanie, można mówi, iść do lekarza. Ja mówię, przecież no weź, przecież znam, już to była narzucona. Ale jeszcze nie wiedziała, że mówiła Agata, przecież wiesz, jak jest. Chorzy chodzą po lekarzu. Ja wtedy pracowałem w takiej firmie, jeździłem na wózku widłowym. Miałem do pracy 2 kilometry, tak to jeździłem na rowerze, bo się samochody nie byliśmy. Na tym rowerze nie mogłem jeździć, tylko sztykałem z tą nogą, tak mówię, Boże, dziękuję ci, że jestem zdrowy. Takie miałem kolano, nie było lata, miałem krótkie spodenki. Wszedłem do pracy, wchodzę i miałem wózek tego samego rocznika, to ja, rocznik 72, taki stary Bułgar, człowieku też. Ja na ten Bułgar wsiadam, kierowniczka idzie do mnie, ja się pakuję na ten Bułgar, to nogo, ona mówi, Artur, co ci jest? Ja mówię, ale z czym? Ona mówi, chodź to tutaj, ja mówię, dobrze. W ogóle schodzę z tego Bułgara, przychodzę do niej. Ona mówi, co ty masz w nogę? A ja mówię, ale to pani kierowniczko.
Ja się zachowałem jak kretyn. Rozumiesz? Jak człowiek, który jest nienormalny. Patrzyłem kobiecie w oczy, miałem bulwę na nodze, tak? Ja mówię, ale pamiętam, że jestem zdrowy. A ona w ogóle nie, że mi wszystkim Ewangelii już głosiłem, jej też. Wiesz, ona mówi, Artur, ja rozumiem twoją wiarę, będzie robił. Przecież ja pani tu nie teologizuję, przecież ja pani nie mówię o mojej wierze, tylko mówię, że ja zdrowy jestem, no. Wiesz, ja nie tłumaczę, że Jezus mnie odrobił, to ja takie rzeczy w ogóle nie mówię, bo to jest niepotrzebne nikomu. Jestem zdrowy. Artur, co ci jest w nogi? Pani kierowniczko, nic mi w nogi nie jest. Rozumiesz? Tam pracownik, jak mu się palec skaleczył przed pozwolnieniem, tak? A ja z taką pulwą na tym Bułgarze jeździłem. I wiecie co robiłem? Mówiłem do nogi. I mówiłem do tej wody, mówi, jak tam wlazłeś, tak wyjdziesz w imieniu Jezusa. Rozumiesz? I po tygodniu czasu ona zaczęła się kłaniać. Nie mam żadnych problemów z kolanem. Chcę, żeby ci pokazać pewne prawidło. Wymieniłem sobie myślenie. To Jezus dostał wody w kolanie. Na krzyżu Golgoty. W jego ranach i świętach jest uzdrowienie mojego kolana. Rozumiecie? Nasza córka miała chory, zrobił jej się trzeci migdał. Moja żona już była nawrócona, to był początek jej chodzenia z Bogiem. I miała trudności w uwierzeniu w to, że nasza córka zostanie, że nasza córka jest uzdrowiona, bo Sara się po prostu dusiła. A ja przekląłem ten migdał, powiedziałem w imieniu Jezusa, uschniesz, tak? I koniec. Ale moja żona chciała, żeby to dziecko poszło na operację. I Sara poszła na operację. I wiecie, było, i zapłaciliśmy za tą operację dużo pieniędzy. I po operacji, bo Sara była uśpiona, był tam wykupiony taki pokój w to prywatnej klinice i ona leżała w tym pokoju i miała tam być do 19, ale o godzinie 16 przyszedł lekarz i mówi, możecie już pani iść do domu, nie ma problemu. Sara dopiero się tam wybudziła, Agata mówi, ale mamy tu do 19, mówi, ale jak mówi panią, usunął 20 parę lat, wszędzie mi dały, mówi. Ale w przypadku pani córki sytuacja była przeciwna. Ten migdał był suchy. Jeszcze 2 tygodnie by go połknęła. Mówi, usunęliśmy przy panią martwy migdał. Mówi, nie było kropli krwi. Sara 6 godzin po wybudzeniu jadła suchą kiełbasę w domu. Rozumiecie? Alleluja. Zrozumcie tę rzecz. To jest zarząd ducha. Zarząd ducha. Nie wolno natomiast pozwolić, żeby nasze myśli wzięły autorytet, jak nasze myśli czy emocje wezmą autorytet, to my spaprawimy te rzeczy. Bo pójdziemy za tym, co myślimy i co czujemy. Spójrz dalej. Księga Daniela 11:28. Szatan proponuje bogate myślenie, ale zawsze będzie ono przeciwne świętemu przymierzu. Czyli diabeł chce, abyś myślał w sposób szeroki i potężny. Ale zawsze myślenie ludzkie będzie przeciwne wymianie krzyżowej. 2 Koryntian 4:4. Diabeł interesuje się tylko tym, aby zaciemniać umysł niewierzących, czyli tego, który nie ufa Bogu. Umysły niewierzący to nie są umysły ludzi nieznających Jezusa. Jedynie. Umysły niewierzących to są umysły osób, które nie ufają Bogu. Aby nie przyjął on prawdy o chwale Chrystusowej. Dlatego diabeł tak bardzo chce, żeby nie zmieniać naszego myślenia. Bo on na tych myślach buduje swoje różne budynki. Rozumiecie? Niektórzy takie rzeczy tłumaczą tylko do niewierzących. Ja mówię, nie. Dzieje apostolskie 17:29. Nieprzemieniony umysł jest skłonny do bałwochwalstwa. Jeżeli nasze myśli działają samodzielnie, to wcześniej czy później powstaną bałwany w naszym życiu. Rozumiecie? To pokazuje nam słowo. 2 Koryntian 3:14. Religia przytępia umysł. Jeżeli jesteśmy w systemach religijnych, to te religijne systemy stymulują, tak? Naszą naturalność, tak? I zatrzymują nas. Łukasz 10:27. Myśli są po to, aby nimi kochać Boga. Zobaczcie, nasze myśli muszą być skoncentrowane
jakby przemienione do tego, do tej formuły. 1 Koryntian 2,16. Bóg już określa koniec naszego procesu przemiany. On widzi święty koniec. Ja uwierzyłem w to, że Bóg już widzi mój sukces w moich myślach. Ja powiedziałem: Boże, dziękuję Ci za mój przemieniony umysł. Ja dziękuję Ci, uwielbiam Cię, kiedy jeszcze mój umysł w ogóle nie był przemieniony. Ja już uwielbiałem Boga za to. Rozumiesz? Już chwaliłem Boga za moje przemienione myślenie, chociaż dalej nie radziłem sobie z myślami. Rzymian 12,2. Stary umysł to jest mentalność świata. Nowy umysł to jest rozróżnienie tego, co jest Bogiem, a co jest światem. Stary umysł, stare myślenie, ono zawsze jest połączone ze światem. Izajasz 26,3. Umysł zmieniony przez ufanie Bogu i Jego Słowu, to jest opisane. To jest zmieniony umysł. Przez to, przez ufanie Bogu i ufanie Jego Słowu. Rozumiecie? My musimy spojrzeć, w jaki sposób Bóg podchodzi do tego tematu. Jak bardzo jest to ważna dzisiaj sprawa. To w ogóle całe nasze życie jest związane z tym, czy my pozwolimy, żeby nasza dusza działała samodzielnie i została w starych krokach myślowych, czy nie. Rozumiecie? Ludzie, możemy być ludźmi, którzy pokończą szkoły różnego rzędu, a dalej trwać w takim prymitywizmie światowym, że się w głowie nie mieści. Możesz czytać Biblię i wyczytywać jej. Ja mówiłem wczoraj o Biblii. Jeżeli ty starym umysłem czytasz Biblię, tak? Starym umysłem, starymi myślami, niezmienionymi, to ty tam wyczytujesz przeciwne rzeczy. Przeciwne rzeczy. Proszę ciebie, w ogóle wiesz, nie wiem, czytasz coś, co jest wypaczone. Czytasz ty o wypaczonych sprawach związanych z uzdrowieniem, z uwolnieniem. Wypaczony umysł czyta, że wierzący nie może mieć demona, bo mieszka w nim Bóg. No człowiek, ale Bóg mieszka w duchu człowieka, nie w jego duszy. Noż tego nie zaczaliłeś? Tak? Rozumiesz, to w ogóle ja chcę, żebyście spojrzeli na te sprawy z perspektywy Bożej. I podam wam kilka rzeczy związanych ze zmianą, jakby z praktykowaniem zmiany myślenia. Przede wszystkim 1 Koryntian 2,16 jest informacja o tym, że myśli Boga są w naszym odrodzonym duchu. Pamiętajcie, tam jest napisane, że my jesteśmy myśli Chrystusa. Ale kto to my? My odrodzony duch. Rozumiecie? A nie my dusze. Jak będę was nauczał o tym, jak mówi Bóg, to powtórzę to, co powiedziałem teraz. Bóg mówi do człowieka w 90 paru procentach przez wewnętrzne przekonanie w duchu, a nie w myślach. Chrześcijanie, którzy odbierają Boga w myślach, popełniają kardynalne błędy. Bo Bóg mówi, przenikając przez myśli, tak? Ale jest to procentowe w stosunku do tego, co Bóg robi przez wewnętrzne przekonanie w duchu. Wiesz, co to jest wewnętrzne przekonanie? Wiem. I nie mam na to żadnych dowodów intelektualnych. I nie mam na to też żadnej myśli. Jak mam myśl, to ja wiem, co zrobić. Ja jestem kozaczem. Ale wiem, że wiem. I że jak to. Dlaczego tu skręciłem, a nie tam? Ale nie wiem dlaczego. Ale skręciłem to. Rozumiesz? Wewnętrzne przekonanie. Myśli Boga są w naszym odrodzonym duchu, a nie w naszej duszy. W naszej duszy nie ma myśli Boga. Poznanie myśli Boga z Pisma daje nam możliwość rozpoznania myśli Boga w naszym duchu. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli to, co ja wczoraj powiedziałem, do czego jest Pismo Święte. Ja poznaję myśli Boga. Myśli Boga. W ogóle czytając Biblię w Duchu Świętym, ty często w ogóle nie dotykasz pewnych fragmentów, bo wiesz, że one przeczą z
sercu Boga gdzieś. Mimo, że są tam zapisane. Rozumiecie? Że są tam zapisane. Ale one przeczą sercu Boga. Na przykład różne zapisy w Biblii różnicujące mężczyznę i kobietę. Różne zapisy, które są. Jest napisane w ogóle, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, tak? Jako mężczyznę i niewiastę stworzyli. To znaczy, że mężczyzna jest na obraz Boga, tak? I kobieta jest na obraz Boga. W ogóle szok. Znaczy, ja często pytam ludzi, to Bóg jest mężczyzną czy kobietą? Jakie jest twoje zdanie? To ciekawe jest, nie? Prawda jest taka, że zawiera w sobie obydwa te pierwiastki. Bo Bóg stworzył człowieka na obraz swój. Rozumiesz? Na obraz swój. A Jezus przyszedł jako mężczyzna na ziemię, dlatego że w tej koniunkcji, gdyby tam przyszła kobieta, to nikt by jej nie posłuchał. Prosta konstrukcja cepa. Ale to są, jest wiele innych czynników z tym związanych. Jeżeli myśli Boga, które są w twoim duchu, kiedy ty czytasz Biblię z perspektywy rozpoznawania serca Boga, to teraz te rzeczy ze sobą się łączą i ty zaczynasz wiedzieć, jakie są myśli Boga. A potem się je tylko przekazuje do ducha. Myśli Boga są takie, jak sam Bóg. Rozumiesz? Myśli Boga są takie, jak sam Bóg. Jeżeli Bóg jest kochający, to myśli Boga są kochające. Rozumiem. Pierwsza Kronik 28:9 pokazuje nam schemat. Po pierwsze, żeby zmieniać swoje myślenie w sposób precyzyjny i szybki, musimy zacząć głęboko poznawać Boga jako naszego Ojca. Nie jako Zbawiciela, nie jako Pana, rozumiecie? Tylko jako Tatę. Poznawanie Boga jako Ojca doprowadza Ciebie do tego, że zaczynasz łączyć się, tak, z Jego myślami i Jego myśli zaczynają głęboko wnikać w Twoją duszę. Po drugie, należy podjąć decyzję, aby służyć Bogu z całego serca. Co to znaczy z całego serca? To oznacza, że służba Bogu, służenie Bogu staje się dla Ciebie numer jeden w życiu. Po trzecie, trzeba podjąć decyzję, że nawet w sytuacjach, kiedy będzie coś trudnego w naszym życiu, a będzie to związane z życiem z Bogiem, tak? To porzucimy wszystko, aby sięgnąć po te coś trudnego. To pokazuje nam wszystko ten werset, 1 Kronik 28:9. Służ mu duszą ochoczo. 4. Szukać Boga do momentu, aż się go odnajduje. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli ja widzę u mnie brak, to ja teraz uznaję to za numer jeden w mojej codzienności. Dam wam przykład. Istnieje taka metoda, ja ćwiczę wiele lat różne rzeczy. Istnieje taka metoda wzmacniania słabych punktów w swoim ciele. Na czym to polega? Rozpoznajesz słabą część swojego ciała. Na przykład ktoś ma słaby biceps. Słabe miejsce. Ale ma silną klatkę piersiową. No i ten człowiek lubi robić trening na klatkę piersiową, ponieważ on ma silną klatkę piersiową, silne barki, silny triceps. To są prostowniki. I on sobie idzie, i on sobie tą klatkę tam robi. On się w tym świetnie czuje. Nabije rekordy. Ale biceps ma słabe. Co powinien zrobić taki człowiek, żeby wzmocnić swój biceps? Kiedy wchodzi na siłownię, powinien najpierw zająć się słabym mięśniem. Człowiek ten nie lubi robić słabego mięśnia. Bo ten mięsień jest jaki? Słaby. Nie będzie bił nim żadnych rekordów. Nie nałoży sobie wielkich ciężarów. Rozumiesz?
To jest priorytet słabych punktów, to się tak nazywa. I w życiu jest dokładnie samo. Jeżeli ja rozpoznaję w swoim życiu słaby punkt, to teraz ja muszę wielokrotnie porzucić różne inne sprawy, a wziąć się za ten słaby punkt. Ja na przykład ludziom mówię tak. Badasz pismo? Badam. Modlisz się? Modlę. Przyjmujesz objawienia od Boga? Przyjmuję. I to teraz robisz tak. Skoncentrujesz się na jakimś słabym punkcie swoim i zaczniesz się zajmować tylko tą rzeczą. Na przykład zadaję takie prace ludziom i mówię tak. Przez najbliższy miesiąc nie będziesz niczego więcej odczytywał w Biblii i niczego innego nie będziesz szukał, jak tylko to, kim jesteś w Chrystusie. Nie wolno ci niczego innego zrobić. Przez ten miesiąc przygotujesz mi pracę na ten temat, kim jesteś w Chrystusie. Tak? Wszystko, co jest w piśmie na ten temat, kim jesteś w Chrystusie, przyniesiesz mi za miesiąc na nasze spotkanie. Przekujesz tą prawdę, tak? Na swoje myśli. Będziesz chodził w myśleniu, kim jestem w Chrystusie. Tak? W nocy o północy, tak jak stawisz koło mnożenia, ktoś cię obudzi i zapyta, kim jesteś w Chrystusie? Jesteś sprawiedliwością Bożą. I pójdziesz spać tam. Rozumiesz? Zrobisz to ze swoją głową. Czy to jest przyjemne? Nie. Czy to jest takie niesamowicie jakby duchowe? Nie. Czy to jest pracochłonne? Tak. Czy to przynosi efekty? Oczywiście. A więc szukaj go, aż da się znaleźć. Tak? Czyli aż osiągniesz sukces. Aż osiągniesz sukces. I po piąte, nigdy nie podważaj, tak, jego obecności w twoim życiu. Nigdy nie podważaj jego obecności w twoim życiu. Cokolwiek by się działo. Podam wam teraz techniki pomagające zmienić myślenie. Po pierwsze, to jest wygospodarowywanie stałego czasu modlitwy. Stały czas modlitwy. Stały czas. My, charyzmatycy, lubimy spontaniczność. Ale stały czas modlitwy jest podstawą modlitwy. Kiedy będę mówił o modlitwie, o was też będę o tym mówił. Stały czas. Wedle prowadzenia Twojego. Po drugie, jak najczęściej módl się w innych językach. W ogóle wyrób sobie kulturę modlitwy w innych językach. Cały czas sieć. Oprócz nabożeństw. Na nabożeństwach, jak będziesz siedział i ktoś będzie głosił, to się nie módl. Bo ludzie czasami poszli za daleko, ja potem mówię, co tam siedzisz, szemrzesz, nie szemraj. Tylko słuchaj, co mówię. Potem się skończy na górze, będziesz się modlić znowu. Masz pracę taką, w której musisz używać umysłu, nie możesz modlić się w danej chwili, chociaż ja osobiście zaświadczam wam, że wyrobiłem sobie takie mechanizmy, że mając pracę, w której używałem umysłu, modliłem się cały czas innymi językami. Pisałem kontrakty w firmie i modliłem się innymi językami. Rozumiecie? Szedłem do pracy i modliłem się innymi językami po parę godzin. Ale jeżeli tak nie możesz, módl się w każdych warunkach, w których możesz się modlić innymi językami. Módl się, nie słuchaj radia w samochodzie, RMF FM czy innej zarazy, ale ciebie to módl się w innych językach. Rozwijaj swój język modlitewny. Nie tam, żeby było tylko szabara, szabara, szabara. Mówię, ile ty jesteś nawrócony? 30 lat. Mówię, szabara, mówi, że jakby twoje dziecko uwielbiało 30 lat i mówi o gu, 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 gu. Ktoś powiedział do niego. Zaburzenie mózgu. Język to jest język. A język. Po trzecie, studiuj Pismo Święte. Nie wiem, ile lat jesteś nawrócony. Studiuj Słowo. Rozumiesz? Studiuj je. Tak jak wczoraj uczyłem. Nie, że czytam, robię co chcę z Pismem, to na ciebie latam. Moje Pismo, moje życie. Nie. Tak jak należy. Po czwarte, słuchaj i czytaj namaszczonych ludzi. Nie słuchaj byle czego i byle kogo. Nie jeździ na spotkania z byle czym i nie szukaj, rozumiesz, jakiejś rzeczy, że coś tam w tej chwili w Polsce jest wszystko. Jest miks jogurtowy tak, że się w pale nie mieści. Rozumiesz, ty jedziesz, że ciebie tutaj ten, tutaj tamten. Człowieku, głupota całą falą leci. Jak w
przyszłym miesiącu, pewnie jak nie znaczy w grudniu, jak przyjadę, ja wam pokażę pewnych konkretnych nauczycieli Pisma Świętego. Niech oni w ogóle wam... Ci ludzie taki materiał zostawili po sobie, że się w głowie nie mieści. Jak jeszcze wy znacie angielski, i ci z was, którzy znacie angielski, to w ogóle człowieku, to ty rozumiesz. To są potężne spuścizny. Na co to człowieku szukać czegoś, to jest byle jakie. No. Rozumiecie? No przecież się w głowie nie mieści, to ludzie w tym kraju wyrabiają. Przyjechała tutaj, mówiłem, ale przyjechała tutaj kobieta taka, człowieku, która ma tam duże sukcesy gdzieś tam w Afryce. To mnie przyjechała, zrobili konferencję. Już nie powiem nazwiska, bo ja ją w ogóle szanuję, tę kobietę. Tak? Ale w ogóle nie powinna do Polski przyjechać. Ona w ogóle nie ma nic do roboty w Polsce, ta kobieta, rozumiecie? Ja szanuję ją służbę, to jest Boży człowiek, w ogóle Boże rzeczy robi, tak? Ale nie w Polsce. Się do Polski nie nadaje. Tylko ona nie wie tego, bo ona nie jest prorokiem w ogóle, wiesz. Zrobili z nią taki ruch w Polsce, jest, proszę ciebie, chrześcijański, zrobili z nią spotkanie gdzieś tam wielkie. Zaprosili człowieku ochroniarzy, bo żeby tam tyle ludzi głosy nie poradzili, rozumiem, zaprosili tą, wynajęli firmę ochroniarską. Ci ochroniarze tam chodzili w tym tłumie ludzi, tak? A ta w ogóle, wiesz, ona zero zorientowania proroczego, ta kobieta. I ona, człowieku, zeszła do tych ludzi, tam się modlić o tych ludzi. I myślała, że to tak jak w Ameryce, że ta służba ochroniarska to są wierzący ludzie. Tak, kazała tym ochroniarzom modlić się ze sobą. Chodzili ci ochroniarze ze świata, kładli tam na nich ręce. Człowieku, cholera wie, czego im tam udzielali, człowieku, rozumiesz? Człowieku, inny przyjechał do Warszawy, miks jogurtowy, proszę ciebie, zrobili łańcuch, proszę ciebie, uzdrowień. Wszyscy teraz, to jest pastorem, liderem, księdzem, kim tam, wszyscy razem do łańcucha uzdrowień, człowieku. Potem spotykam człowieka, przychodzi z kierny w pół, tak na moje spotkanie, co ci się stało? No wszedłem w ten, mówi, ten tunel ognia, mówi, człowieku, mówi, taki nie łupie, mówię w plecach, ja mówię, Harry z Tybetu, no, przyjechał, chłopaki nie płaczą, mówi, położył na niego Harry z Tybetu ręce. A tam wszyscy byli, pastorzy, mnisi, księża, wszyscy kładli ręce człowieku, rozumiesz? Masz pojęcie, co oni mieli, bo ci ludzie w głowach po tym nałożeniu robią, tak? Ogień przebudzenia! Czujesz? Zrobili tunel. To nie tędy drogę. Namaszczonych ludzi. W ogóle wiecie, że Bóg jest mądry? W ogóle Bóg jest mądry. A to jest to, co się dzieje dzisiaj, to jest szok w trawkach po prostu. Poważni ludzie, rozumiesz, ludzie Boży robią takie rzeczy, ale ty nie. Ty, jeżeli chcesz się rozwijać, ty musisz oddzielić się od chorego systemu, który podaje chore rzeczy. Namaszczeni słudzy Boży, to są dla ciebie ludzie. Następnie, codzienne obmywanie myśli krwią Jezusa w modlitwie. Naucz się korzystać z krwi Jezusa do obmywania twoich myśli, do czyszczenia myśli. Następne, codzienne poddawanie swojego umysłu Bożemu Duchowi w modlitwie. Czyli ja, Ojcze, dzisiaj po raz kolejny, jak codziennie, ogłaszam, tak, że mój umysł jest do twojej dyspozycji. Następna rzecz, tak zwane aresztowanie złych myśli słowami. Pamiętasz, wiesz, jak reagujesz na myśli, które nie są myślami Bożymi? Słowem. Nie myślą. Kiedy odczytujesz w sobie, że masz chore myśli, myśli, które nie są prawdziwe, to nie reagujesz na nie zdrowymi myślami, bo to tak nie działa. Musisz zadziałać z czymś silniejszym. Silniejszą rzeczą od myśli jest słowo. Więc mówisz, milcz, myśl taka i taka. Nie pozwalam ci się rozwijać. Nie pozwalam ci działać. Rozumiesz? Następnie przemawianie do myśli demonicznych. My musimy mówić do demonicznych myśli. Pamiętajcie, do diabła się mówi, do diabła się nie myśli. Mówi się. Mówi się. Jezus wypędzał demony słowem. Następnie nakazywanie określonym myślom, aby wypełniły umysł. Czyli ja mówię do określonych myśli, macie wypełnić mój umysł. Czyli umysł mój, ty masz myśleć o tym, o tym, o tym, o tym, bo ja ci każę. Ja się nie pytam, czy ty chcesz, czy ty masz ochotę. Bo ja wiem, na co ty masz ochotę, kretynie. Tak? Ty masz myśleć o tym, co ja ci każę. Ja odrodzony duch. Tak? I podaję konkretną prawdę. Tak? Konkretną prawdę podaję. Następnie kontrolowanie umysłu, czyli sprawdzanie, o czym myślimy. W ogóle wiesz, że musisz sprawdzać, o czym myślisz?
Ludzie to się przyzwyczaili do tego, że myśli do mnie jak sanki latają. Nie! Co ty tam myślisz sobie, główko moja? O czym ty sobie tu myślisz? A jakim prawem o tym myślisz? Ja ci teraz nakazuję, żebyś przestała myśleć o tym i będziesz myśleć o tym. O tym, co ja ci każę. Następnie unikanie przyjmowania cielesnych toków myślowych, również religijnych. Czyli nie słuchamy, tak, rzeczy, które nam mogą szkodzić. Nie oglądamy rzeczy, które nam mogą szkodzić. Przecież nasze oczy, nasze uszy, one są kanałami wpływu do naszej duszy. To są dziury naszej duszy. Tak? Jest u nas chłopak w kościele jeden, pojechał sobie do rodziny, gdzie tam on mieszka, tam Rzeszów, tamte tereny, i tam zrobili konferencję. Jest taki ruch zielonoświątkowy, to taka stare wspólnoty są te zielonoświątkowe, konferencję tam zrobili. No i on tam był, taki jeden człowiek, i on tam głosił na tej konferencji, taki pastor, i on tam poszedł, ten chłopak od nas kościoła, na tą konferencję. I on chciał go posłuchać, i on posłuchał tego. Ten pastor mówił po prostu, no mówił, coś tam sobie mówił. Tylko że to, co tam było wytworzone w wyniku, bo on mówił nieprawdziwe rzeczy, tak? Spłycone rzeczy. I to, co tam było, to nie było namaszczenie. Chłopak jest przyzwyczajony w ogóle, a świeżo nawrócony w ogóle człowiek, dopiero co wyszedł z różnych kanałów. Słuchajcie, on tam posiedział sobie na tej konferencji i on wyszedł z tej konferencji, on się natychmiast upił. Naprawdę. I on potem odzież, on pokutował z tego, on mówi, Artur, ja wyszedłem z tej konferencji i na mnie siadło jakieś coś takiego, że ja w ogóle przypomniałem sobie wszystkie w ogóle moje problemy w życiu, wszystkie kłopoty, to, co ja robiłem w starym życiu sobie przypomniałem i zobaczyłem, że ja jestem, cała moja dusza powiedziała, że ja jestem nikim. I w ogóle poszedł się łupił, zainfekowali go. Wiesz. Wrócił do nas, do ciebie. Pomodliliśmy się o niego, pomyśleliśmy, chłopak idzie jak przyznę, bo to w ogóle Boży człowiek, wiecie, głosi na ulicach w ogóle i tak dalej, normalnie funkcjonuje. On mówi, człowieku, nigdy nie pójdę już w takie miejsce. Ja mówię, chwała Bogu najwyższe. Kiedyś Derek Prince z żoną się wybierał do kina na jakiś film, już kupili sobie bilety, już się szykowali. I Derek mówi, wiesz co, nie możemy tam iść. A ona mówi, czemu? No przecież pójdzie Duch Święty z nami, nie możemy mu tego zrobić. Nie możemy mu wyświetlić tego filmu. I nie poszli. Bojem może to się nazywa. Niepopularny temat dzisiaj. Rozumiecie? Pamiętajcie, jestem człowiekiem, który głosi pełną Ewangelię. Mówię o prosperity, mówię jestem wszystkim w ruchu wiary. Naprawdę. Bojaźń Boża jest bardzo niepopularna dzisiaj. Bardzo źle rozumiana. Następnie niewypowiadanie toków myślowych, gdy światowych toków myślowych, gdy nie trzeba. Pamiętacie, wszyscy pracujemy gdzieś, coś robimy. Jesteśmy w naszych pracach, w naszych miejscach życia zobligowani do tego, żebyśmy mówili o różnych rzeczach, które tak naprawdę nie dotyczą Królestwa Bożego i nic nie budują. Po prostu. Tak? Mówimy o rzeczach, które w ogóle są nieważne. Tak? I jeżeli ty musisz o nich mówić w pracy, to ty o nich powiedz. Ale jeśli nie przyjdzie do głowy, żeby kiedykolwiek, gdzie indziej o tych rzeczach mówić. Rozumiesz? Jest na przykład taka warownia demoniczna, nazywa się hobby. Ludzie mają hobby. Kiedyś wchodzę do jednego człowieka do domu i on mi mówi, chodź, coś ci pokażę. Zaprosił mnie na piętro. A tam człowieku, całe poddasze w samochodzikach. Tysiące samochodzików. Tysiące. Ja mówię, ale masz samochodzików. No! W ogóle Flaty taki zmieniony przez tych samochodów. Taki, no tak, mówi, zobacz. I ten zobacz, ten. Boże, to jest ten facet. Zobacz, to zobacz. Dobrze, mówię. Czy to ci szkodzi, mówię? Nie, nie, w ogóle wiesz, mówię, co ty? W ogóle ja mówię. Mówię, nie widzę tego dobrze. Kiedyś miałem przypadek, w naszym pierwszym kościele był człowiek, przyszedł do nas, nawrócił się i miał ponad kolekcję filmów, ponad 600 płyt miał, nie? I on się w ogóle
powiedział mi o tym. Ja wtedy dostałem objawienie i mówię do niego, wiesz co? W ogóle weź to wyrzuć. On mówi, no co ty? Ja tego nawet nie oglądam, bo się nawróciłem do Jezusa, nie oglądam. To po cholerę masz te filmy. No po co ci te rzeczy, jak nawet ich nie oglądasz? A mówię, ale, rozumiesz, ale miałem wewnętrzne przekonanie w ogóle, że, żeby mu to powiedzieć, nie? Nie, nie, ja nie wyrzucę tego. Słuchajcie, nie byłem poszedł z kościoła, związał się z kobietą, która nie znała Jezusa, rozumiecie? Spłodził jej dziecko, ona w ciąży zaczęła ślepnąć. Zadzwonił do mnie po 2 latach, tak? Był w takim kryzysie, siedział w ogóle z niewierzącą kobietą, tak? Która oślepła i z ich dzieckiem, nie? Ja wiedziałem, że te wyrzucenie filmów, o których mu powiedziałem, tak? Byłoby przełomowe w jego życiu. Gdyby on wtedy dokonał tego przełomu, rozumiesz? To nie znaczy, że ty nie możesz tych filmów, to nie w tym sprawa. Chodzi o to, że to była warownia w jego życiu. To było hobby. Hobby to jest warownia. Właśnie jutro ją chyba nagram. Rozumiesz, to jeszcze 2 mi zostały. Chodzi o to, że musimy zrozumieć taką rzecz, że my nie możemy angażować, tak, siebie w wypowiadanie czegokolwiek, co nie jest Boże, bo to nas niszczy. I słuchajcie, podam wam na sam koniec wskazówki. To są takie rzeczy, które warto, żebyście je, o nich sobie myśleli. Możecie ich użyć, nie musicie ich używać, bo to są moje osobiste jakby doświadczenia związane z wymianą myśli. Po pierwsze, nie rozmyślaj nad przeszłością. W ogóle. Posłuchaj, ani nad dobrą, ani nad złą. Nie rozmyślaj nad swoimi porażkami i sukcesami. W ogóle nie rozmyślaj nad przeszłością. Po drugie, nie wspominaj upadków. W żadnej konfiguracji. W sytuacjach rodzinnych, w rozmowach z żoną, z mężem, z dziećmi. Nie wspominaj upadków. U nas w domu to często wyglądało, tak dzisiaj to już nie, bo już inaczej funkcjonuje zagadką, ale wcześniej na przykład Agata coś mówiła, mówi, a pamiętasz, mówi tą i tą rzecz? Ja mówię, nie pamiętam. Ona mówi, no ale wtedy to się stało, ja mówię, a to jakiś inny człowiek. No weź się nie zgrywaj, nie zgrywaj, więc ja na to rozumiem. Wtedy jeszcze była krótko nawrócona, ja jej dawałem przykład, ja mówię, że to chodzi, ja to nie znam człowieka. Po trzecie, myśl o sobie z miłością. Ucz się myśleć o sobie z miłością. O każdym fragmencie twojej osoby z miłością. Co to jest, z czym to jest związane? Nie narzekaj na siebie. Zacznij kochać. Jak się kocha siebie? To nie to, że się ktoś pojawia, mówi, zacznij myśleć o sobie z miłością. O, jaki mam piękny nos. Taki nos to mająty. Jedyny nos we wszechświecie. W ogóle wiesz, rozumiem, ty chcesz, żebyś zrozumiał, w ogóle funkcjonuje. Słuchaj, przestań myśleć, że to jest w ogóle dziecinada. Przestań być poważnym człowiekiem. Zacznij się zachowywać jak dziecko. Dobrze na tym wyjdziesz. Po czwarte, nie rozważaj czyichś błędów. Obojętnie kto co zrobi, nie rozważasz tego. Nawet jeżeli jesteś człowiekiem, który to zauważy, który to widzi, nawet jeżeli jesteś w służbie, jesteś człowiekiem, który usługuje ludziom. Ja usługuję masą ludzi i w ogóle nie rozważam ich błędów. Częstokroć po moich rozmowach z ludźmi, gdybyś mnie zapytał za godzinę, o czym ten człowiek do mnie mówił, to ja nie pamiętam. Wyćwiczyłem swój mózg do tego stopnia. Po piąte, nie narzekaj w myślach. Czyli nie tylko językiem, ale w myślach nie narzekaj. Kiedy zobaczysz, że myśl twoja narzeka na coś, spojrzysz proszę ciebie, o, jaki w ogóle, nie wiem, suchy chleb. Precz diable w imieniu Jezusa. W ogóle od razu to traktujesz to jako atak. Po szóste, myśli lękliwe atakuj natychmiast i gwałtownie. To jest bardzo ważna rzecz. Lęk to jest bardzo agresywny duch.
Pamiętajcie, lęk jest bardzo agresywny i bardzo ważna rzecz. Najszybciej materializują się, tak, myśli lękowe. Najszybciej. Najszybciej. Nic tak się nie materializuje szybko, jak myśli lękowe. Tak? I przyszło na grzesznika to, czego się obawia. Krzyknęła moja żona, wybiegłszy z pizzerni, kiedy wyszedł jej szczur z sedesu, jak siedziała na sedesie. Zawsze się tego bała. Nie, po co ty powiedziałeś? Zawsze się bała tego. Zawsze mówiła, że mówi, nienawidzę szczurów, w ogóle wie. Szczury w ogóle wiecie. Mówi, Agata, szczur, mówię, dzieło Boże. Zostaw szczura, nadaj mu imię i będzie dobrze. Wczoraj Majorka spotkałem tam w imieniu Konieczka. Proszę Ciebie, nie wczoraj, tylko dzisiaj. Proszę Ciebie, natychmiast nadałem mu imię. Mówię, będziesz fornirek. Mówię, jesteś fajny. Ty, to było niesamowite, słuchajcie, właśnie dzisiaj z rana. W ogóle wyszedł z podłóżka, tak siedziałem, a nie wyszedł z podłóżka, proszę Ciebie, i szedł sobie tam pod szafkę, w ogóle taki wiesz. A ja mówię, będziesz fornirek, mówię. Wiesz, patrzę, zakręcił, podszedł do mojej stopy. Słowo honoru, dzisiaj rano, ci teraz przypomniałem. W ogóle polubiłem, go polubiłem, nazwałem, w ogóle wiesz, mój. Mój JJ, w ogóle wiesz. Ja słowo honoru, tak podchodzę do rzeczy. To jest w ogóle moje podejście do rzeczy, w ogóle wiesz, to jest moje. Skoro jest mój, to nie zarządzę sobie, wiesz, o co chodzi, nie? Ale lęki się materializują. Niektórzy z was to mówiłem, byliśmy kiedyś u jednego pastora w firmie, siedzimy u niego, i nasza córka, ona walczy, tak, z lękami odnośnie pająków. I tam siedział duży pająk. Słuchajcie, no gabinet, powiedzmy, taka pomieszczenie o połowę, jak tutaj sala. I on siedział w samym rogu tam. I Sara weszła, spojrzała na niego. O, pająk. I ten pająk natychmiast zaczął iść. Zszedł, poszedł, tak, zszedł na dół. Sara zaczęła blednąć, a ja to obserwowałem, w ogóle mówię, w ogóle jaka jazda. Zaczął iść po podłodze i podchodzić do krzesełka, gdzie siedziała Sara. Człowiek odpatrza na siedzi na biurku, już w ogóle wiesz, ja mówię, Sara, pająk jest groźny wtedy, kiedy waży 4,5 kilo. Do 4,5 kg nie bierzemy poważnie tego zjawiska. Ale o to chodzi, lęk jest organiczny, ona ściągnęła tego pająka do siebie. Pamiętajcie, to działa w każdym życiu. Agata bała się tego szczura całe życie. Byliśmy wtedy po dużej ewangelizacji. Głosiliśmy do mnóstwa ludzi na Starówce w Warszawie i poszliśmy zjeść do Pizza Hut, proszę Ciebie, fajna, normalna restauracja. I ona, człowieku, poszła do toalety, zdjęła spodnie, usiadła sobie na sedę, proszę Ciebie, i to się zaczęło symylać od spodu, proszę Ciebie. Wstała szczur linkiem. Dym wyleciała bez majtek, ciągniemy normalnie na ten korytarzyk, który ciebie. I Agata mówi, i pierwsza myśl, która mnie strzeliła, i przyszło na grzesznika to, czego się obawiam. Księga Hioba. Rozumiem? Bo to jest grzech bać się szczura. Bóg stworzył Adama i Ewę, tak? I powiedział, zarządzajcie tym wszystkim. Słonie, konie i inne stworzenia, tak? Zarządzaj. A więc jeśli się wytworzyłeś w swoim życiu system lękowy przed szczurem, to ten system lękowy kiedyś się zamieni w realnego szczura, przyjdzie cię smyrnie w pupę. Rozumiesz? Zrozum te rzeczy. To lęki funkcjonują na pułapie organicznym. To tak działa u każdego człowieka, tak się ściąga do swojego życia. Nieszczęście, biedę, rozłam, zniszczenie, wszystko. Chorobę, rozumiesz? Tak się ściąga do życia. A więc nie narzekaj w myślach. A myśli lękliwe natychmiast i gwałtownie atakują. Natychmiast! Jak odczuwasz, że czegoś zlękłeś, natychmiast! Wołam w imię Jezusa! To jest postawa chrześcijanina. A nie, troszkę się poboję, jeszcze 15 sekund. 15 sekund będziesz miał demoniczną aplikację. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze 15 sekund. Następnie myśl o pozytywnych cechach ludzi, którzy cię otaczają. Pozytywnych cechach. Znana jest historia biznesmena pełnej Ewangelii, który odnosił potężne sukcesy, nawet w sytuacjach, kiedy były kryzysy. Pytali go, jak ty to robisz? A on mówi, wiesz, to ja się koncentruję zawsze na jakimś pozytywnym, czymś pozytywnym w człowieku. Tak? A ktoś mu zada pytanie, ja w człowieku nie ma nic pozytywnego. Przychodzi do ciebie, robi z tobą interes, typowa szuja. Wiesz, że jest kłamcą,
Tak. A on mówi, wiesz, mam takiego jednego człowieka. Mówi, przyszedł ostatnio do mnie do biura. Popatrzyłem na niego i mówię, Boże, jak on pięknie szprowadza na wiązuje. Mówi, nikt tak nie wiąże. O, będę brał z niego przykład, Panie Jezu. Tak mówi, zacząłem myśleć, mówi, podpisałem mu cudowny kontrakt. Rozumiesz? Skupiasz się na pozytywnych cechach ludzi. Nie na negatywnych. Pamiętaj, szklanka zawsze ma być do połowy pełna. Zawsze ucz się tego i trenuj to. Następnie myśl o sprawach i rzeczach pięknych. Ja swoje dzieci uczyłem, mówię, myśl pięknie i mów pięknie, byś miał pięknie. Po prostu o rzeczach pięknych. Następnie zmartwienia eliminuj natychmiast poprzez wiązanie, wyznawanie adekwatnych praw Bożych i uwielbienie Boga. Więc zmartwienie jest twoim wrogiem. Zmartwienia się nie rozważa. Następnie ustawicznie przywołuj myśli o Bożym Ojcostwie, Bożej dobroci, Bożej mocy, Bożej władzy i Bożej wymianie krzyżowej. Przywołuj te myśli. Stąd musisz być pełen słowa. No bo jak masz przywoływać myśli, jak nie jesteś pełen słowa? Biblia musi być tu, w tobie. Rozumiesz? I czasem wtedy możesz sprawdzić, czy dobrze pamiętasz. Tu, w tobie, w ludziach Bożych ma być słowo tu. Tak? Mają być przesiąknięci słowem. Następnie koryguj w sposób bardzo otwarty ataki ludzi na twoje myśli. Na przykład. Podchodzi, taką miałem znajomą pracy, ona miała takie powiedzenie. To była nasza brygadzistka kiedyś. Podchodziła do ludzi, klepała ich w plecy i mówiła tak, co się martwisz, ja jestem biedna, ty też będziesz. Słowo honoru, takie miała zajawkę. I wszyscy, brygadzistka człowieku. Targa jej do mnie podeszła. Co się martwisz? Ja mówię, słuchaj, to, że ty jesteś pusta jak bęben turecki i całe życie pracujesz tutaj, to jest twój prywatny kryzys. Mówię, ja tu jestem na chwilę. Ona się do niej już nigdy nie odezwała. Ja nie powiedziałem w imieniu Jezusa, coś tam, nie dałem jej skończyć. Rozumiesz? Nie dałem jej skończyć. Następnie konsultuj twój umysł z twoimi mentorami duchowymi. Musisz mieć duchowych mentorów. Nie masz duchowych mentorów, chcę znać. To niekoniecznie muszą być ludzie, którzy żyją. Może być tak, że nie znajdziesz duchowego mentora, który żyje. To konsultuj z tymi, którzy nie żyją. Są ich publikacje, są ich głoszenia, są ich książki. Rozumiesz? Jeśli ktoś jest twoim mentorem, to jest twoim mentorem. Jeżeli masz swojego mentora, super. Tak? Ja w ogóle często rozmawiam z ludźmi i mówię, wiesz, gdybym ja mógł kiedyś mieć tak, jak ty masz dzisiaj, tak? To byłoby cudowne. Ja tak nie miałem. Korzystajcie z mentorów, korzystajcie z ludzi, którzy w waszym życiu się pojawili, są od was dojrzalsi, mądrzejsi i lepiej im w życiu idzie. Korzystajcie z tego. Konsultujcie z nimi swoje myśli. Kiedyś Agata w kościele tam w Warszawie powiedziała, słuchajcie, znajdźcie sobie swoich spowiedników. Niech tu nie będzie w tym kościele ani jednej osoby, która nie ma swojego spowiednika. Powiedziała, jak ma wyglądać spowiednik, jak ma być dojrzalsza, mądrzejsza. Mówię, nie ma takiego czegoś, że wy nie macie swoich spowiedników. Po prostu. Musisz mieć kogoś, bo będziesz wyznawał swoje grzechy. Nie po to, żeby ci je Bóg przebaczył, bo Bóg dawno to załatwił. Nie wierzaj Boga w to wszystko. Wyznawaj, bo ty musisz komuś powiedzieć o pewnych sprawach. Są takie rzeczy, jeżeli się o nich nie powie jakiemuś drugiemu człowiekowi, rozumiesz? To one po prostu nie puszczą w tobie. No. Dlatego to są duchowe zasady. Następnie pokutuj z myśli tak samo jak z czynów.
myśli, tak samo jest czynu. Następnie uciekaj z takich miejsc i od takich osób, które infukują twój umysł. Ucz się w ogóle szlaczkiem, rozumiesz, po angielsku. I koniec. Ja na przykład któregoś razu zauważyłem, że od lat spędzamy Boże Narodzenie w pewien sposób. W ogóle zawsze spędzaliśmy, zjeżdżała się cała rodzina i my siedzieliśmy przy stole, jedliśmy. I jedliśmy potem jeszcze. I tak szło przez cały świat. I potem się nawróciłem do Jezusa i ta tradycja została. I my się tak spotykaliśmy. Ja na początku byłem taki podekscytowany tymi świętami, bo i wszystkim powiem o Jezusie, bo ja się nawrócę i koniec. Tak? Powiedziałem im wszystkim o Jezusie 1000 razy. Wszystkim. Nikt się nie nawrócił. Tak? Tej mojej rodziny. A święta dalej były. I co rok przychodził grudzień. I co rok był ten zjazd rodziny, a ja byłem coraz bardziej załamany. Te wszystkie nogi. Nie mogę. Jestem nawrócony tyle lat. W ogóle prowadzę ludzi. W ogóle siedzę w święta przy stole. W ogóle kredę i rozmawiam o plusce jakiejś. Nie mam co robić. Mówię w ogóle, że pił do ziółki. No nie piję. Mówię, kurczę, bo na... My kolejny rok, my na trzeźwo będę znowu i tak pod kostarami ludzie, to ze 3 lata temu, bo Agata nie przetrwa w świąt. Musimy coś zrobić z tym cholerstwem, mówię, bo w ogóle, mówię, człowieku, mówię, rozumiem, mówię, coś zróbmy, mówię, uciekniemy przed świętami Bożego Narodzenia, zaczniemy uciekać przed świętami Bożego Narodzenia, tak jak mówię, tak, uciekniemy sobie, mówię, Gaty, weźmiemy mamę, weźmiemy dzieciaki, uciekniemy sobie, pojedziemy sobie w góry, zamiast nakupywać tego żarcia, tyle to sobie kupimy hotel, będziemy siedzieć w hotelu, mówię. A jak się dowiedzieli o tym nasi znajomi, to 17 osób chciało uciec nam. Więc uciekliśmy 17 osób, słuchajcie. Co roku ta liczba się powiększa. W zeszłym roku już nas zwiało 50 osób z kościoła. W ogóle wiesz, o co chodzi? 50 osób z kościoła zwiało w tym roku, rozumiesz? Ja nie wiem, ile ludzi się zerwało na święta. Ludzie mają dosyć, odmawiają swoim rodzinom siedzenia i pieprzenia bzdur przy stole wigilijnym. Mają pokokartkę tego. Rozumiesz? Dlaczego? Bo wiedzą, że to jest infekcja dla nich. Co tam u ciebie? No i mówię, co u mnie. Rozumiem? Powiedziałem, co u mnie, już nikt nic nie mówi. No co mam mówić? No mówię, my zakładamy kościoły, mówię, uzdrawiamy chorych, mówię, że to jest przygotowanie, to mówię. A u was? No co? No co mamy zrobić teraz? To ta sytuacja, dwuznaczna sytuacja, jak w szeregu, rozumiem, to dochodzi, kurczę. Ja naprawdę zacząłem mieć takie rzeczy do oczu. Bo ten mógł, on nie wytrzyma tego wszystkiego. A więc zacząłem unikać. Unikaj też. Unikaj dziwnych spotkań. Unikaj. Zadzwoni do ciebie ciocia Krocia, której powiedziałeś już 200 razy o Jezusie. Przyjaciel da mnie na imieniny. Nie! Nigdy więcej nie przyjadę do ciebie na imieniny. Bo jedno jest imię pod niebem, a imię Jezus. A ty masz Zosia. Nie będę jeździł na twoje Zosie, na imieniny i tyle. Rozumiesz? Rozumiesz? Bo to tak grzecznie, bo trzeba. Nic nie trzeba, nic nam, rozumiecie? Nie musimy tego robić. Nie potrzebujemy infekować tym wszystkim swojego życia. Nie bójmy się samotności w Chrystusie nareszcie. W ogóle nie bójmy się samotności w Chrystusie. Nie bójmy się wyjść poza obóz w tym całym syfie, który nas otacza. Następnie chroń swój umysł krwią Jezusa rano, na noc i chodząc w światowe miejsca. Wyrób sobie kulturę ogłaszania ochrony krwi Jezusa, jak kładziesz się spać. Zobaczcie, jak ci się po paru miesiącach z tym poprawił. Rozumiesz? Naucz się, kiedy idziesz w światowe miejsca, w miejsca, które są, mają jakąś tam formułę uderzenia na twój umysł, na przykrywać się krwią Jezusa. W ogóle wierz w krew. Ja wierzę w krew. Ja wierzę, rozumiecie? Stąd ja na przykład nie mam żadnego problemu, żeby być w miejscach, gdzie otaczają mnie ludzie ze świata. Mogę wśród nich siedzieć, w ogóle leżeć do góry kołami, bo ja do kogoś nie spada. Bo to się pomieślizga, tak?
Następnie unikaj treści, filmów, obrazów o charakterze lękliwym, erotycznym, wulgarnym, okultystycznym, manipulacyjnym. Niektórzy myślą, że tu chodzi tylko, żeby unikać pewnych treści pod tytułem tam nie siedź w pornografii. Okej, nie siedź w pornografii, ale też nie oglądaj na wspólnej. Albo no się dobrze, że nie wiecie, chwała Bogu Najwyższemu. Przecież seriale z tego cyklu M jak miłość są tak samo toksyczne, rozumiecie, jak film pornograficzny. To jest w ogóle, rozumiecie, że to jest szok w trakcie. Teksty Disco Polo, tak, są toksyczne dla człowieka. Disco Polo. Przecież człowieku, weź poprzybywaj w atmosferze Disco Polo. Rozumiecie? Przecież to człowieku się za chwilę odechciewa żyć. Ej dziewczyna, nie bądź taka kobroda, ta chłopaka, wiesz o co chodzi? Skąd ja to wiem, bo na śmogi to puszczają. Tego chodzę i słucham tego, który się wyłapił. Dobrze, że krew jest. Jak się kryje się krwią dzisiaj, ale ja mówię, klatkę piersiową robię, to mówię, krwią się przykryje, to ciebie Disco Polo mnie nie ruszy. Następnie ustawicznie dziękuj za wszystko, wymieniając różne elementy. Naucz się wymieniać elementy konkretne. Boże, dziękuję Ci za moją koszulę, którą mam. Boże, cudowna jest w ogóle. Leonardo DiCaprio to pętak w stosunku do tego, jak ja wyglądam dzisiaj. Wiesz, dzięki za tą koszulę, super. To jest mentalność, która sprawia, tak, że Twoje dziękczynienie zaczyna się rozwijać. Rozejrzyj się wokół swojego życia. Zobacz, ile masz cudownych rzeczy. Ile cudownych spraw się dzieje. Nie bagatelizuj tego. Masz to wszystko od Boga. Następnie natychmiast wybaczaj, gdy zostaniesz zraniony. Natychmiast. Natychmiast aktem decyzji wybaczaj. Jeszcze emocje mogą drżeć. Jeszcze w ogóle w środku krew się może lać. Rozumiesz? Ale natychmiast wybaczaj. To są rzeczy, z którymi się z Wami podzieliłem, to są moje subiektywne doświadczenia. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli zechcecie wziąć je po prostu i skorzystać, to one przyniosą Wam również sukces. Ja wiem, jak to działa. Posłuchajcie, na dzisiaj nadal najwięcej czasu w moim życiu zajmuje mi kontrolowanie mojej duszy. Najwięcej. Do niczego nie przykładam tak wielkiej wagi, jak do mojego wewnętrznego uporządkowania umysłu, emocji i ośrodka decyzyjnego. Skorzystajcie z tego. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas. Ojcze, dziękuję Tobie, że jesteś Bogiem, który daje nam słowo, którego możemy korzystać. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję, że ten Święty Duch teraz to słowo przemienia wewnętrzne objawienia u ludzi. Ojcze, dziękuję Ci, że nikt nam tego nie wykradnie. Ojcze, dziękuję Ci, że nic z tego nie stracimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję, kochani, że chcieliście tyle tutaj być.